polskim klasykiem Legia Widzew, a z nami oczywiście gość wyjątkowy, człowiek, który zdobył dwa Mistrzostwa Polski, Super Puchar Polski, uczestnik Ligi Mistrzów i oczywiście 157-krotny reprezentant Widzewa i Łodziak, jakby nie było, więc witam Cię Piotrek, Piotrek Szarpak jest z nami po małych technicznych problemach, ale jednak się udało, także dobry wieczór wszystkim, zapraszamy. Dobry wieczór, jesteśmy, jak to widzę, nie ma lekko, musieliśmy powalczyć, powalczyliśmy i jesteśmy. To na początku może takie pytanie rozgrzewkowe, Piotruś, masz już dosyć pytania o te bramki z Legią, czy wręcz przeciwnie, napawa cię to dumą, czym więcej lat minęło, tym jednak człowiek tak sobie usiądzie w fotelu i pomyśli, kurczę, no fajnie było. Słuchaj, no fajnie było, ale ponieważ za dużo goli, to ja nie strzelałem, także strzeliłem mało tych goli w Ekstraklasie, a udało się strzelić gole z Legią, to wszyscy to pamiętają i to jest fajne. Ja się ostatnio tak trochę śmiałem, że Marek Koniarek strzelił tyle goli dla Widzewa i myślę, że nie jest tak wychwalany jak ja za to, że strzeliłem te gole z Legią. No przyjemne, no wracam do tego, nie ukrywam, że zazwyczaj właśnie jak są mecze z Legią Warszawa, ja wracam do tego, może nie ja, tylko kibice wracają, tym bardziej, że tak jak było podkreślone, że jestem z Łodzi, ja tutaj się urodziłem, tutaj mieszkam blisko stadionu Widzewa, no i poznają jeszcze mnie, no zmieniłem się trochę z fryzury, włosów już nie mam, ale poznają ludzie, także bardzo mi miło. Super. Właśnie może przejdźmy trochę do tej historii twojej, bo przecież jesteś tutaj łodzianinem, łodziakiem, tutaj naszym chłopem stąd, to tym bardziej to jest fajna historia, bo jak wiemy, w tym Widzewie przez lata z tymi wychowankami naszymi, w ogóle łodziakami, to tak nie było tak kolorowo, jakby się wydawało. Nie było dużo aż takich piłkarzy rdzennie tutaj z Łodzi. I ty zaczynałeś w HKS-ie, z tego co pamiętam, i jak przyszedłeś do Widzewa, to jak to wtedy było? Bo pewno mało ci tych szczególnie młodszych kibiców wie, że w dawnych czasach to istniało coś takiego jak fala, tak? W szatni piłkarskiej też. No ja się złapałem na taką falę, nie będę ukrywał, że wchodząc tutaj do szatni Widzewa, złapałem się na taką falę. Natomiast szybko mi to jak gdyby przeszło, dlatego że ja byłem takim, bym powiedział, w szatni bardzo rozrywkowym, trochę śmieszkiem i myślę, że nawet ci, którzy byli ode mnie o wiele starsi, mieli doświadczenie, zaczęli mnie traktować. Trafiłeś na końcówkę tej fali, że tak powiem, ale że byłeś wesołkiem. No właśnie, gdy rozmawialiśmy z Tomkiem Łapińskim, gdy był naszym tutaj gościem, to zapytany o ciebie powiedział takie znamienne słowa, mówi, no mówisz, Paczek to takie niegasnące radyjko. Zgodzisz się z tym? To powiem szczerze, no taki... Może nie umiem opowiadać kawałów, natomiast stwarzam coś, co się dzieje na bieżąco, czyli ta taka relacja między mną a innymi zawodnikami, jak ona powstawała w szatni, to ona powstawała na bieżąco, czyli wszystko ja reagowałem, to co się wydarzyło w szatni lub wydarzyło się na meczu, wydarzyło się poza szatnią i z tego wychodziły jakieś takie fajne anegdoty, ja się po prostu nie kryłem z tym i do tej pory myślę, że ci ludzie, którzy mnie znają, to wiedzą o tym, że jestem takim dość żartobliwym, bym powiedział, facetem. I się cieszę z tego, bo no gdzieś trzeba kogoś zapamiętać. No, w piłkę jak nie potrafiłem grać, to przynajmniej starałem się dobrze pożartować. O, już nie bądź taki skromny, no wiesz, żeby dzisiaj tak nie umieli grać w piłkę jak ty, to by było wspaniale. Dobra, jedziemy dalej teraz. Powiedz mi, jak to się stało, że rozegrałeś trochę tych meczów w Widzewie i później nagle do Hutnika? Co to się wydarzyło wtedy? Wiesz, to jest tak jak zawsze. Jak przychodzi nowy trener, to robi sobie coś pod siebie. Nie pasowałem do koncepcji. Myślę, że te szanse na granie były bardzo małe. I zdecydowałem się, żeby iść do Hutnika Kraków. Tam był trenerem pan Krzysztof Buliński z Łodzi, również z razem z Robertem Augustowskim poszliśmy tam grać. Myślę, że ten czas na pewno nie był zmarnowany. Nie był może aż bardzo kolorowy, ale na pewno nie był zmarnowany, gdyż tam dostawałem więcej szans.
Grałem z naprawdę zawodnikami, którzy no, w ówczesnym czasie grali naprawdę dobrą piłkę, jak Andrzej Sermak, był Krzysiek Bukalski, był Mirek Waligura, był Tomek Hajto, Leszek Kraczkiewicz. To naprawdę w ówczesnym czasie byli ludzie, którzy potrafili grać w piłkę i praca i treningi z nimi no, przyniosły taki, powiem szczerze, dość oczekiwany efekt, bo wróciłem troszeczkę taki okrzepnięty i myślę, że ten wyjazd no, dał mi sporo. No. Na pewno więcej, aniżeli siedząc na ławce rezerwowych i nie grać albo grać w rezerwach. Nie kojarzę, jaka to była liga, czy to była wtedy czwarta liga, czy trzecia liga. No to na pewno nie było żadnego porównania. No tak, jasne. Tam nawet niezła kapela się zmontowała w tym Krakowie na tych suchych stawach, bo oni zdaje się później jakoś europejskie puchary też, nie? Zaliczyli. Nie wiem, czy oni nie zaczęli wcześniej nie grali w europejskich pucharach, wtedy, kiedy był Marek Koźmiński. Oni mieli takie wejście smoka wtedy do pierwszej ligi. To było troszkę wcześniej. Później odszedł tam właśnie Koźmiński. Należy tutaj wspomnę o Kaziku Węgrzynie, który również wtedy grał w Hutniku Kraków. No taki naprawdę zespół, jak do tej pory, tak? Taka piłkarska szkoła grania, czyli duża wymienność funkcji, duża ilość podań. No, fajnie, fajnie. Wspominam naprawdę bardzo miło ten czas. No i mówię, na pewno wyszedł dla mnie o wiele lepiej, aniżeli bym tutaj był w Widzewie i grał ogony. No jasne, ty później wracasz chyba za świętej pamięci Władka Stachurskiego, tak? Już byłeś wtedy. Tak. Wracam za świętej pamięci trenera Stachurskiego i również sytuacja, która się tam wydarzyła, trochę taka niezręczna. Po jednym z meczów odsunięto czterech zawodników, no najstarszych można by powiedzieć, i zaczęliśmy grać samą młodzieżą i ta sama młodzież bodajże chyba zdobyła szóste miejsce w ekstraklasie. No to wtedy naprawdę taki był trochę boom, bo my żeśmy grali samą młodzieżą, został bodajże chyba Marek Koniarek, Krysiek Czerwiec, pozostałe osoby to takie naprawdę młodziutkie. Marcin Boguś, wtedy pamiętam, Bogdan Pikuta, Wojtek Małocha, Radek Radek Kowalczyk. Kowalczyk, Tak, Radek właśnie. Kowalczyk, także tu naprawdę takim graliśmy zespołem bardzo młodym, a mimo wszystko no, gdzieś żeśmy tam ten wózek ciągnęli. No i to również takie było, mówię, bez tych doświadczonych zawodników dawaliśmy sobie radę, co też podświadomości każdego zawodnika dawało do myślenia, że potrafimy grać w piłkę, no. Jasne, jasne. Wtedy bardzo fajnie graliście, szczególnie pamiętam takie derby na UKS-ie. Ciekawe właśnie, gdzie ten Radek Kowalczyk właśnie strzelał. A powiedz mi jeszcze, wracając do czasów Stachurskiego, bo jak sobie nieraz rozmawiam z tymi, nazwijmy to, starymi widzewiakami z tych dobrych lat 90., to oni twierdzą, że Wacław Stachurski jakby podłożył podwaliny takie pod ten wielki Widzew Franca Smudy. To taki był zaczyn tej drużyny. Wiesz co, no to był facet, który mało to, że był dobrym trenerem, to jeszcze był fajnym człowiekiem i jeszcze potrafił grać dobrze w piłkę. To jak trzy rzeczy połączysz, to rzeczywiście ma to ręce i nogi. Ja po raz pierwszy jako zawodnik miałem do czynienia z treningami takie, jakie prowadził trener Stachurski, czyli to było, bym powiedział, takie wprowadzenie schematów. Teraz to ładnie się tak nazywa, że to wyprowadzenie ze strefy obrony, czy też jakoś jeszcze inaczej, tak jak tutaj ujmują w Polskim Związku Piłki Nożnej. Natomiast my żeśmy tam naprawdę od poniedziałku do piątku ćwiczyli jakieś wyprowadzenie piłki na trzech obrońców z Tomkiem Łapińskim, sobie kojarzę, z Marcinem Bogusiem, i to później przynosiło efekt. Wydawało się to bardzo monotonne i takie, no jak dla zawodnika, to nudne, ale z każdym meczem dochodziliśmy do wniosku, że to, co robiliśmy, to wychodziło nam coraz lepiej w meczach i dlatego te wyniki później były naprawdę, naprawdę dobre. I tak wracając do dzisiejszego Widzewa, to ja naprawdę bardzo podziwiam Widzew, dlatego że oni wyprowadzają piłkę ze strefy obrony. No bardzo fajnie. No oczywiście nie wszystko wyjdzie, natomiast bez wątpienia Widzew na dzień dzisiejszy według mnie wyprowadza no, naprawdę piłki na wysokim poziomie, jak na naszą ekstraklasę, to czapkę z głowy, że chłopcy potrafią wyprowadzić ze strefy obrony do pomocy i do ataku przy pressingu przeciwnika wysokim. No tak, pełna zgoda i musisz przyznać, że nie boją się tego robić, bo to jak nawet w ostatnim meczu ze Śląskiem, gdy Rawas strzelił takiego dosyć dużego babola, który musi skończyć bramką dla Śląska,
to jednak mimo to dalej to robimy i nie boimy się tego i to jest faktycznie fajne, no. Wiesz, jest fajne, bo i też myślę, że trener Janusz Niedźwiedź podkreśla to. Im więcej ludzi będzie zaangażowanych w ataku czy ze strony przeciwnika, tym mniej będzie ludzi w obronie. Jeżeli Widzew dobrze będzie operował piłką w strefie obrony i szybko przeniesie tę piłkę do strefy pomocy, a później do ataku, no to jest szansa na to, żeby tą akcję zakończyć bramką, czy też jakąś sytuacją bramkową. No, i tu naprawdę ja powiem, że obserwuję i fajnie, fajnie. No przede wszystkim się nie boją, tak? Grają z bramkarzem. Tu nie muszę mówić, że dzisiejsza piłka zdecydowanie się różni od tej, co było kiedyś. Teraz bramkarze operują bardzo dobrze nogami, doskonale mają podanie średnie, podanie długie. Także myślę, że tutaj każdy trener, który w ten sposób chce grać, musi wiedzieć o tym, że no musi mieć podstawę to przede wszystkim bramkarza, który gra jako tak zwany ostatni stoper, tak? Jak gramy trójką stoperów, tak jak gra Widzew, to można powiedzieć, że Navas jest jeszcze takim, jak gdyby był uzupełnieniem, czyli ostatnim stoperem, ale dobrze operuje nogami, to jest podstawa. To ja sobie pozwolę, Piotrek, zadać pytanie, jak już jesteśmy przy tym obecnym składzie Widzewa, to bo jeżeli mówimy o tym, że zespół naprawdę dobrze się prezentuje, że wyglądamy naprawdę nieźle chyba na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, to pewnie byłby to zespół najbardziej, najlepiej poukładany, piłkarsko taki mądry, taktycznie dobrze poukładany, i tak dalej, i tak dalej. To czy według ciebie ten zespół aktualny, który jedzie w piątek do Warszawy, to jest zespół, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ma największe szanse na to, żeby wywieźć jakiekolwiek punkty z Warszawy, bo no nie ma co się oszukiwać, że jednak ostatnie, myślę, że bez dwóch zdań 20 lat, można powiedzieć, że raczej nam nie sprzyjały, jeśli chodzi o ogólnie naszą grę, ale też przede wszystkim spotkania z Legią, która bardzo sobie poprawiła statystyki na im plus w spotkaniach z Widzewem. I czy według ciebie, czy zgodzisz się z tym, że ten zespół ma największe po prostu szanse czy na remis, czy na wygraną w Warszawie z tych wszystkich dotychczasowych spotkań, bo jednak trzeba sobie powiedzieć, że raczej w żadnym spotkaniu się nie zapowiadało na jakiś wynik, który mógłby nas usatysfakcjonować, a tutaj chyba ten zespół to jest jeden z niewielu, który naprawdę jest w stanie powalczyć w Warszawie o cokolwiek. Wiesz, biorąc pod uwagę takie rzeczy, jak Widzew, kiedy gra u siebie i ma ze sobą kibiców, zresztą na ostatnim meczu do ostatniej minuty oni kibicowali. Jadąc do Legii jest ta sytuacja odwrotna. Teraz jest kwestia tego, jak w głowie będzie poukładane. Mimo, że będzie, nie wiem, 1700, 1800 kibiców, 800 kibiców z Łodzi, no to jednak przy tym, co tam się będzie działo, to myślę, że ten głos będzie bardzo, bardzo cichy. Teraz jest kwestia tego, jak ci zawodnicy, którzy są przygotowani na takie granie, tak? Wtedy, kiedy spotykają się, myślę, że po raz pierwszy z publicznością, która będzie przeciwko. Bo do tej pory myślę, że te mecze, które grał Widzew, no to nie oszukujmy się, no jest parę klubów, które dysponują takim, bym powiedział, dopingiem naprawdę z prawdziwego zdarzenia i przyjście z całym szacunkiem na Lechię Gdańsk. 5 tysięcy ludzi, a porównując tutaj Legię Warszawa, no to może być trudno. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście zawodników, no ja wierzę, ja chciałbym, żeby to się zmieniło i myślę, że tak jak powiedziałem przed momentem, że jeżeli Widzew będzie grał swoją piłkę, no to wcale to nie będzie ta Legia zdecydowanym faworytem. Zresztą świadczy to też o tym. Faktem, Legia w meczu u siebie nie przegrała. 6 chyba wygrała, czy 3 zremisowała. Ale ja myślę, że rzeczywiście ten Widzew, który ma dobry potencjał, trochę się bym powiedział, zacięli ze strzelaniem goli. Tu jest problem, bo te remisy, które były i z Lechią, i z Jagiellonią, myślę, że gdyby tutaj dorzucić 4 punkciki, to można by powiedzieć, że jest naprawdę mecz na szczycie. Ale ja głęboko wierzę, dlatego że naprawdę podoba mi się granie tego Widzewa. Natomiast teraz jest tylko kwestia, jak przeniosą to na stadion Legii Warszawa i ewentualnie jak będą dysponować, bym powiedział, siłami jedni i drudzy, bo zdajemy sobie sprawę, że taki mecz to jest no, niekiedy sytuacja jedna, którą trzeba wykorzystać, ewentualnie dojdzie do tego, taka bym powiedział, rywalizacja nie tylko pod względem sportowym, ale pod względem takiej charakterologii, czyli tutaj mam na myśli
te mecze, które były do tej pory rozgrywane, czyli ta zaciętość, ta determinacja. Aczkolwiek no, jest mało Polaków i tutaj myślę, że w jednym i drugim klubie jest mało Polaków i te mecze troszkę może się rozmywają, ale tak jak powiedziałem, czasy się zmieniły. Jest dużo obcokrajowców, którzy powinni również, jeżeli przyjeżdżają, wiedzą do jakiego klubu. Tak jak przyjeżdżają do Legii, wiedzą, że grają dla Legii Warszawa, przyjeżdżają do Łodzi, wiedzą, że mają grać dla Widzewa. Myślę, że każdy z nich wie, jaki to jest mecz. Myślę, że takie drugie derby, nie ma co czarować, że mecz z UKS-em, mecz z Legią to są mecze bardzo, bardzo ważne, nie tylko ze względu na sam klub, ale na samo podejście zawodników. No właśnie, powiedz mi Piotrek, bo jesteś trenerem i gdzieś tam też prowadzisz drużyny młodzieżowe i pewnie jakoś to się tam rozwinie. Czy nie jesteś zaskoczony tym, jak Widzew wszedł do tej ekstraklasy? Bo jednak są drużyny, które umówmy się, no tak jak Widzew, tak? No gdzieś tam żeśmy awansowali demolując tej pierwszej ligi, tak jak się to typowo mówi. Natomiast żeśmy weszli, no po prostu, no będąc lepszym, tak, no będąc na tym drugim miejscu. Czy nie dziwi cię to, jak widzę, wszedł do tej ekstraklasy, że wszedł tak naprawdę z drzwiami, że wszedł z oknami tak naprawdę, że potrafi grać tą piłkę, nie boi się, a przede wszystkim, no ta odwaga tych piłkarzy, którzy może w innych klubach, w których byli, no może aż tak bardzo nie grali, a teraz się okazuje, że tak naprawdę, jeżeli da się w tym Widzewie troszeczkę wolności, troszeczkę jakiejś innej taktyki, innego spojrzenia, to naprawdę mogą dać radę. Przede wszystkim to powiem tak, no, widzę gdzieś w pierwszej lidze miał taką zadyszkę, która naprawdę była no, ciężka do przełamania. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak Miedź weszła z przytupem, z ogromną przewagą, a okazuje się, że teraz niestety, ale słabo wyglądają w ekstraklasie. Także ta zamiana myślę, że wyszła na duży plus. Co do zawodników. Niekiedy jest tak, że jak się sprowadza zawodnika, który nie gra w innym klubie, a czuje się dobrze, czuje ten klimat. To na nowo się odbudowuje. Myślę, że tak wielu tutaj zawodników przychodzi. Natomiast myślę, że umiejętności poszczególnych zawodników i ta sytuacja, w której teraz jest Widzew, to świadczy o tym, że to są dobrzy zawodnicy. To nie jest przypadek, że Widzew zajmuje tak wysokie miejsce. Tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Tu jest wszystko dostosowane do tego, co ma grać Widzew, czyli w takim, jakim grają ustawieniu, tak jak grają w schemacie, mają odpowiednich wahadłowych, wiedzą, co mają grać. Także tutaj nie widzę żadnego przypadku. Ja wręcz przeciwnie. Ja myślę, że to jest właśnie dobrze poukładany klub, który wie, co ma robić. Te transfery nie są jakieś olbrzymie, natomiast te transfery dają na tyle, że Widzew może dzisiaj śmiało grać o europejskie puchary, co myślę, że w ogóle przed rozpoczęciem sezonu Ekstraklasy nikt sobie nie zdawał sprawy. Fajnie by było, żeby to wróciło i ci zawodnicy, którzy są w stanie według mnie zagwarantować to, żeby Widzew zagrał w europejskich pucharach, tym bardziej, że jeszcze może się wydarzyć, że ktoś, kto zdobędzie Mistrzostwo Polski, zdobędzie Puchar Polski, to wtedy jeszcze będzie grała jedna drużyna, jak gdyby powiedzieć, niżej. Natomiast no, ja tutaj jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tych zawodników, którzy są, jak oni się rozwijają. I tyle. No, ja tylko mogę powiedzieć i składać ręce do plaskania i powiedzieć, że oby tak było w każdym meczu, że Widzew walczy do końca, Widzew chce grać. Chciałbym, żeby tak było na Legii Warszawa. A powiedz mi Piotrek jedną rzecz, jaka jest według ciebie, jako ty, jako były zawodnik, tak, który grał w Champions League i tak dalej, jeżeli uważasz, jaka jest rola zawodników, którzy właśnie przyszli ze słabszych klubów teoretycznie i teraz robią wynik ponad stan, a jaka jest rola trenera jednak, jak ma taką szatnię takich zawodników? Jakbyś miał porównać, czy bardziej jest zasługa trenera tego, że są takie wyniki, czy bardziej tych zawodników, którzy chcą pokazać całej właściwie Polsce, właściwie byłym klubom, że po prostu się pomylili, źle ich ocenili i tak dalej, że potrafią tak naprawdę grać w piłkę? Ja cały czas podkreślam jedną rzecz, że drużyna to jest, począwszy od pana, który porządkuje rzeczy, później od pani, która pierze rzeczy, później od pana kierowcy, który wozi autokar, od masażysty, poprzez lekarza, trenerów i zawodników. Tutaj myślę, że takiego podziału nie może być. Każdy zawodnik jest inny, mimo że
wychodzą i tworzą kolektyw, to każdy zawodnik jest inny. Do każdego trzeba podchodzić inaczej. Rolą trenera, a właściwie teraz trenerów kilkunastu się zdarza, jest to, żeby mogli dotrzeć do każdego zawodnika, wyciągnąć z niego tyle, ile można. Jeżeli ten zawodnik rzeczywiście chce i chce się odbudować, to myślę, że jeżeli dotrą do takiego zawodnika odpowiednie osoby, czyli tutaj również wchodzi w grę, myślę, że i psycholog, i no tutaj naprawdę nie chciałbym się zagłębiać, bo teraz wiemy, jak wyglądają, jakie wyglądają sztaby, jak to w ogóle jest w zespołach, to uważam, że tutaj jest rola i trenera, i samego zawodnika. Zresztą bardzo słusznie powiedział kiedyś Marek Papszun, że zawodnicy narzekają na to, jaki jest trening. Trening ma się nie podobać zawodnikowi. Trening ma być taki, żeby to był trening dobry. Dobry to jest taki trening, który wynosi na szczyty nie tylko zawodników, ale również i trenera, bo trzeba powiedzieć, że zawodnicy grają dla trenera i później oczywiście jest to jeszcze klub, w którym się gra. Także myślę, że tych aspektów do tego, kto jaką rolę pełni, to każdy myślę, że po troszeczku sobie dodaje do tego, żeby osiągnąć określony cel. No właśnie, ja tutaj jestem, wiesz, tym panem od historii, tym, które twoje czasy to moje czasy, ja kocham ten Widzew 96, 97 i powiedz mi, tak wróćmy, cofnijmy się w czasie, właśnie mówisz o trenerze, rozmawialiśmy sobie tutaj o Władku Stachurskim, przychodzi Franz Muda, tak, bliżej pewno nieznany w większości, pamiętam, że ja wtedy jako młody kibic, no dla mnie był absolutnym no-name'em, nazwijmy to tak kolokwialnie. I przychodzi ten Franek do nas i wprowadza ten swój słynny niemiecki press i te treningi stają się dużo, dużo krótsze, ale intensywniejsze. Jak wy wtedy jako zawodnicy odbieraliście Francę? To taka była trochę przepaść, tak? Bo tak jak mówię, poprzez pana Stachurskiego, gdzie żeśmy to robili na zasadzie takiego, powiem szczerze, niekiedy lelum po lelum, jak to Franciszek Smuda mówił, lelum po lelum, czyli takie na pół gwizdka, może nie na pół gwizdka, ale jak pamiętam, biegaliśmy za trenera Stachurskiego, no to jeżeli zaczęło pikać na polarze, to człowiek stawał, natomiast u trenera Smudy jak pikało, to znakiem tego, że trzeba było jeszcze dogonić. No ja takich okresów przygotowawczych nie miałem zbytnio, aż ciężkich, jak był u trenera Smudy, tym bardziej, że no trzeba było gonić, no naprawdę trzeba było gonić. Efekty później były, jakie były, ale tutaj również mówię, że zespół, który był w 96 roku, nie musiał zdobyć niczego. Natomiast zespół w 97 roku, który był, myślę, że musiał zdobyć wszystko. Niestety te wzmocnienia, które poprzychodziły, no to i one już, to już byli naprawdę piłkarze. Natomiast tutaj no, cały czas żeśmy mówili, że wygraliśmy Ekstraklasę, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w 13-14 zawodników. Natomiast no, efekt był taki, żeśmy gonili, no nie oszukujmy się. No, goniliśmy, mieliśmy Marka Koniarka, był Rysiek Czerwiec, był Łapa, poukładaliśmy trochę paru takich zwierzaków przed Rafał Siadaczka, trochę pozmieniane było i żeśmy gonili. No, swoim charakterem żeśmy dawali maksa tyle, ile można było. Te umiejętności, które były, starczały wtedy, żeby pokonać te zespoły, które z nami grały, no ale oprócz tego naprawdę byliśmy dobrze przygotowani, na pewno łapały gdzieś zadyszki, bo nie robiliśmy nic, robiliśmy tak wszystko, bym powiedział, na nosa, czyli wtedy ktoś jak tam się chciał przeszwarcować, to musiał gdzieś się dobrze ukryć, a ci co gonili, no to gdzieś musiało się zdarzyć coś takiego, że po prostu ta zadyszka łapała gdzieś w meczu, czy tam w jednym, w drugim, w trzecim, ale wyboru nie było. Było na stylu, ile było. Niemniej jednak mówię, te okresy przygotowawcze, które były u Smudy, one były, te treningi, tak jak podkreśliłeś, one były krótkie, ale były strasznie intensywne. No, no, nie zapomnę, żeśmy byli na obozie w Buku, gdzie śnieg był no, autentycznie do kola. Nie chcę tutaj mówić, że teraz ktoś tam narzeka i to się zmieniło, ale ja pamiętam, jak żeśmy biegali takie odcinki 100, później było 200, później było 300, 400, 400, 300, 200, 100 i tak nie wiem, ile tego było i żeśmy w tym śniegu biegali, w takich, bym powiedział, spodeneczkach kuźwa przewianych, jak rajstopki kobiety nosiły. No i tak się goniło. I teraz jak tak słucham trochę momentami, jak narzekają piłkarze, że boisko nierówne, że to niedobre. Ja wiem, że się wszystko zmieniło, ale trzeba by również uszanować tych, którzy kiedyś biegali, mieli warunki, jakie mieli. Natomiast, no mówię, przede wszystkim była gonitwa. No. Była gonitwa i to taka zdrowa.
No właśnie, no tak, Piotrek, jeszcze mi powiedz jedną rzecz, bo dużo teraz młodych piłkarzy, którzy wyjeżdża, na pewno u ciebie też się tak zdarzają, takie talenty, które wyjeżdżają za granicę i które po 2-3 miesiącach mówią, że to jest zupełnie inny trening, który był, tak, że w Polsce takiego treningu nigdy w życiu nie mieli, że po prostu no, oni nie nadążają do tego, jakie wymagania stosują inni trenerzy. Powiedz mi u ciebie właśnie, jak to było, jak to właśnie przyszedł Franciszek Smuda. Czy to też właśnie była taka, jak to Zizu przed chwilą powiedział, że to właśnie była taka nowa miotła, która wprowadziła jakieś nowe, jakieś nowinki techniczne do tego treningu, bo wiadomo, że te historie tak z Franciszkiem Smudą są takie, że oceniał piłkarza wchodzącego po schodach i tak dalej i potrafił zrobić takie treningi, że naprawdę zawodnicy no byli zmęczeni po prostu, jednym słowem mówiąc, tak? I powiedz mi, dlaczego to cały czas jakby, to już tyle lat trwa i dlaczego to nie jest cały czas jakby przekładane na Polskę, tak? Że każdy Polak, który wyjeżdża, mówi, że zupełnie inna jest ta intensywność tych treningów, tego wszystkiego za granicą. Wydaje mi się, że może ta intensywność treningu, to ona się nie różni. Takie jest moje zdanie. Tylko wiesz, jak się wyjeżdża z Polski za granicę, to dopiero się uświadamia wtedy, że jak się jedzie, tutaj byłeś piłkarzem, a tam jesteś ćwierć piłkarzem. Inni zawodnicy, przede wszystkim mocniejsza liga. I wtedy się okazuje, że nie dosyć, że nie potrafisz dobrze przyjąć piłki, nie potrafisz zagrać dobrze piłki. No i wtedy właśnie wychodzą takie scenariusze, jak zawodnik idzie i mówi, że no taka intensywność. No bo być może tego w Polsce nie chciałeś zrobić, nie chciało ci się robić. Może akurat, nie wiem, wydawało ci się, że już jesteś na tyle dobry, że jak pojedziesz za granicę, to będziesz tam również gwiazdą, jak i w polskiej ekstraklasie. A tu się okazuje, że tak nie jest. Natomiast ja uważam, że już w ekstraklasie myślę, że monitorowanie tych treningów poprzez drony, poprzez katapulty, poprzez inne rzeczy, no już jest na takim poziomie, że śmiem powiedzieć, że ten wysiłek jest naprawdę w klubach ekstraklasowych, czy też pierwszoligowych naprawdę na wysokim poziomie. Także zawsze ktoś tam będzie sobie coś tam dorzucał, no będzie brakowało, no nie oszukujmy się, wyjeżdżając przyjmujemy zespołu, który jest, nie wiem, w pierwszej piątce z ekstraklasy do Ligi Angielskiej. Myślę, że możemy to też powiedzieć, że na razie nikt nie wyjechał, tak? Czy do Ligi Włoskiej, no to przedstawienie się tego jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. My naprawdę mamy niewielu zawodników, którzy na dzień dzisiejszy są w topowych klubach zagranicznych i odgrywają tam dominujące role. Jeżeli odgrywają, to jest ich naprawdę niewielu. No właśnie, Piotruś, powiedz, drony, właśnie tak jak mówisz, laptopy, katapulty i tak dalej. I powiedz, w twojej opinii, chłopak, który grał w Lidze Mistrzów jak równy z równym, w Lidze Mistrzów, powiedzmy to młodszym kibicom, w której grali tylko mistrzowie krajowi, tak? Nie było tego, co jest dzisiaj. Liga Mistrzów wyglądała zupełnie inaczej wtedy. Graliście jak równy z równym w tych europejskich pucharach, nie odstawaliście. Co jest właśnie tego przyczyną według ciebie? Bo ja tak sobie myślę, że tak, raz, że ten rynek wewnętrzny w latach 90. istniał, teraz wiadomo, jakiś chłopiec kopnie dwa razy prosto piłkę, już go nie ma, ci chłopcy wyjeżdżają zupełnie nieprzygotowani, a dwa, mam takie wrażenie, już rozmawiając z kilkoma piłkarzami starszymi, że nawet tak z Tomkiem Łapińskim tutaj, jak było u nas w pokoju, rozmawialiśmy, że jednak jak ja sobie przypominam lata 90., był ten słynny magazyn Goal. Ilu było specjalistów od rzutów wolnych, ile pięknych bramek padało z dystansu. Wyszkolenie techniczne poszczególnych graczy w mojej ocenie było na dużo wyższym poziomie niż jest to dzisiaj. Jak ty na to patrzysz? Wiesz co, powiem ci tak, że według mnie trochę za dużo jest wprowadzenia takich schematów piłkarskich, czyli coś, co myślę, że ogranicza zawodników. Pewno, że rzeczy, które gdzieś tam no, musisz zrealizować na boisku, one są na pewno dobrze, natomiast realizacja wszystkiego, podporządkowanie pod stały schemat, to po prostu zabija to, co się robi. Wiesz, chodząc na różne kursokonferencje, wielu zawodników właśnie mówi tych starszych, tak, że my żeśmy mogliśmy coś zrobić samemu, tak? Mogłeś wejść w dribbling, mogłeś zaryzykować. Teraz jest, tak jak powiedziałem, gdzieś tam wyprowadzenie piłki ze strefy obrony, otwarcie,
zamknięcie. I wydaje mi się, że to trochę tak, tego troszkę jest za dużo. I bo ci chłopcy, którzy są, myślę, że oni są naprawdę pod względem takiego typowego treningu specjalistycznego na wysokim poziomie. Ale myślę, że te ograniczenia, które są wprowadzane, ale to myślę, że nie tylko w Polsce, ale również i na Zachodzie, jest trochę chyba trochę tego za dużo. Oczywiście tutaj też mówimy o umiejętnościach piłkarskich, bo jeżeli spojrzymy sobie na te zespoły, które naprawdę są topowe, wydaje nam się, że oni gdzieś tam mają wyprowadzenie piłki, grają według schematów, a po prostu oni się poruszają, oni biegają, oni są mobilni, oni potrafią zmienić pozycję między dwoma, trzema, czterema zawodnikami, co myślę, że no nie jest możliwe u nas w ekstraklasie, żeby czwórka pomocników zmieniła się z dwójką napastników, bez względu na to, jakim gramy tam schematem. Także tutaj myślę, że te ograniczenia trochę są wprowadzane i nawet na kursokonferencjach zagraniczni trenerzy mówią, że gdzieś obserwują, patrzą, że rzeczywiście jest tego coraz więcej, dużo. Nawet sam Xavi powiedział, że dla niego laptop oczywiście jak najbardziej tak, ale realizacja planów jest zawsze do zawodnika, czyli to, co sobie nakreślimy, to nakreślimy, ale realizacja planu jest zależna od zawodnika. A im większe masz umiejętności, im większe predyspozycje do tego, żeby coś zrobić na boisku więcej, tym jest lepiej dla ciebie, tym jest lepiej dla drużyny. Czyli tak zwana kreatywność i to, że kiedyś chłopcy jednak Kreatywność, myślę, że grali. tak, że kreatywność, bo nie sądzę, że ci, którzy teraz są, oni są gorzej przygotowani, oni są gorsi technicznie, oni są gorsi taktycznie, więc przeciwnie, myślę, że taktycznie to są przygotowani o wiele lepiej. Tak jak powiedziałem, z dronów można sobie pooglądać, jak porusza się jeden zespół, jak my się poruszamy, gdzie mamy wbiegać, w jakie tam wolne strefy, przestrzenie, ładnie to teraz brzmi, pół strefy, pół przestrzenie. Natomiast sama realizacja tego będzie zawsze od zawodnika. To, że my sobie powiemy, że mamy grać, nie wiem, prawą stroną i mamy organizację gry poprzez prawą stronę boiska, ale to niestety takie proste nie jest, bo przeciwnik się ustawi na lewej stronie i wtedy już jest problem. I wtedy właśnie jest ta kreatywność, o której tutaj przed chwilą ty wspomniałeś, czyli jakich mamy zawodników, co potrafimy zrobić, żeby zrealizować coś innego, aniżeli to, co sobie zakreśliliśmy, aczkolwiek na pewno to jest ważne. No A właśnie, myślisz, że Piotrek. to, poczekaj, chwilę, a myślisz, że to wynika z faktu, że ci chłopcy zniknęli z podwórek? Wiesz, to nie są nasze czasy, że grało się na każdym skwerku, na każdym placyku wolnym. A więc co, mi się wydaje, że to się trochę tak pojawia. Faktem, że jest dużo szkółek, które zajmują te orliki, ale tych chłopców jest dużo. Natomiast mnie chodzi o samo takie jak gdyby przejście do grania może zawodowego, półzawodowego, jakby to tam nie nazwać. Czyli myślę, że już tam czwarta liga, trzecia. Zresztą ostatnio też miałem przyjemność prowadzenia zespołu czwartoligowego. Ktoś powie tylko i aż. I tutaj naprawdę ten poziom, no, na przykład jak zespołów niektórych jest naprawdę zadowalający, tak? Mają odpowiednie warunki, mają odpowiednich piłkarzy i tak jak mówimy. Zresztą nie będę tutaj wymieniał nazwiska trenera, który powiedział, że no, mam niezły zespół i nie chcę przeszkadzać w tym, żeby czegoś nie spierdzielić, tak? Czyli znakiem tego oni też muszą trochę od siebie dać, no bo tak to wygląda. No, myślę, że zresztą cały świat, no, nie ma takiej opcji, że ci trenerzy, którzy są najlepsi, że będą blokowali zawodników, czy Messiego, czy Mbappé, czy Lewandowski, no tutaj mamy pełno, czy Guardiola w Manchester City, no nie wierzę w to, że każe się poruszać określonych schematach. One są na pewno, ale one są cały czas zmieniane. Dla nas, jako ludzi, którzy obserwujemy mecze, jest to po prostu normalny mecz, natomiast dla ludzi, którzy się tym zajmują, wiedzą, jak to wygląda, wiedzą, co mają zrobić. I tu jest, myślę, że ta kreatywność, żeby nie była zabijana, nawet nie już tutaj mówię, ekstraklasa, pierwsza liga, ale również zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko 10-letnie gdzieś tam ma tłumaczone do głowy, co ma zrobić. No, słabe to jest, bardzo słabe i według mnie coś takiego nie powinno być robione, szczególnie przez trenerów, którzy chcą, żeby to dziecko się rozwijało. Wynik jest wynikiem, na pewno tak. Tutaj też jeszcze ważną rolę decyduje rodzic, nie? Kiedy rodzic za bardzo decyduje, bym powiedział, albo niespełnione swoje marzenie, albo wyobraźnia to, że ktoś zostanie drugim Lewandowskim. No to jest słabek. Ja powiem szczerze, że prowadziłem chłopców i
ci rodzice, którzy przychodzili i powiedzieli, że chcieliby jak to zrobić, żeby on został Lewandowskim, to powiedziałem, że nie do mnie, to niech sobie idą gdzieś szukać dalej, bo nie ma żadnej gwarancji, że ci, którzy grają dobrze teraz, będą grali dobrze za 4 lata, ci, którzy grają dobrze teraz, będą grali gorzej. To jest taka cała, jak gdyby cały szczebel, który trzeba pokonać, a oprócz tego bardzo fajne słowa kiedyś ktoś powiedział, że piłkę nożną grają zdolni ludzie, ale ci, którzy osiągają, muszą jeszcze do tego wrzucić charakter. I to myślę, że jest taka podstawa, że oprócz tych zdolności, które masz, to musisz jednak jeszcze mieć charakter do tego, żeby w tą piłkę grać. Tak, chyba wytrwali tylko zostają tak naprawdę, nie ci właśnie najzdolniejsi często, tylko ci najbardziej wytrwali. I ten słynny klub szalonych rodziców, jak to często się mówi w światku piłkarskim, faktycznie czasem mocno to utrudnia. I wrócę jeszcze tak na chwilę do historii, bo dla mnie właśnie dla chłopaka, który wtedy przeżywał to te mistrzostwa na własne oczy, mógł tego dotknąć, ciekawią mnie takie rzeczy. Tomek Łapiński powiedział mi, że ten rok 96 i ten sezon historyczny, który jest niepowtórzony do dzisiaj, myślę, że chyba nigdy w historii tego nie powtórzy w naszej ekstraklasie, że zagraliście sezon bez porażki. Tomek powiedział, że to był taki sezon, w którym jemu się osobiście najlepiej grało. Pod względem każdym, przygotowania fizycznego, poruszania się na boisku, pewności siebie i tak dalej, że wy wychodziliście wtedy i wiedzieliście, że jesteście po prostu lepsi, tak? Nawet jak przegrywaliście, dawał taki przykład tego słynnego takiego meczu, chyba bodajże na 100 milu, gdzie przegrywaliście chyba 2-0 z tego, co kojarzę i potrafiliście doprowadzić też do zwycięstwa, że to był taki sezon majstersztyk, można powiedzieć. Też tak masz takie odczucia? Wiesz co, jak czujesz się dobrze fizycznie, czujesz się dobrze mentalnie, wierzysz w swoje możliwości, wygrywasz jeden mecz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to uwierz mi szczerze, że później mecz dziesiąty, który wychodzisz, to masz w głowie tak, że to jest kwestia tylko ile wygrać, jak wygrać, czy to uda się strzelić w 85, bo i tak wiesz, że strzelisz. I tak chyba myślę, że Tomek to też to odczuwał. I myślę, że większość z nas, bo my wychodząc na boisko, my nie mieliśmy żadnych problemów z tym, że my ten mecz przegramy. My wychodząc na boisko wszyscy wiedzieliśmy o tym, że my ten mecz wygramy. Kwestia tego, jaki to będzie wynik, czy to będzie łatwo, czy to będzie ciężko, czy ich napoczniemy, czy nie napoczniemy, ile będziemy mieli sytuacji, ale każdy z nas, tak jak mówię, będąc w Widzewie, był świadomy tego, że jesteśmy przygotowani dobrze. To, co mówiłeś, że zmiana tych treningów, które wprowadził Franciszek Smuda, krótkie, intensywne, niekiedy nawet był jeden dzień wolny, co ludzie się zastanawiali, jak to może być, że w pierwszej lidze mają dzień wolny, ale niestety tak było, że ten dzień odpoczynku nieraz robi lepiej, aniżeli jakiś gówniany trening, ale my żeśmy naprawdę byli wtedy no i przygotowani, mówię, każdy wiedział o tym, że taki no jak wprowadzili o nazwę widzewski charakter, czyli żeśmy gonili, aż po prostu żeśmy, no można powiedzieć, zażynali tych przeciwników, a wtedy to była tylko kwestia tego, kiedy się trafi do pana Marka Kuniarka, on dokończy dzieła. Błażej? Znaczy ja właśnie a propos tego widzewskiego charakteru, tak? Czy Piotrek, nie masz teraz wrażenia takiego, że wcześniej była Legia, był Lech, teraz jest Raków, które wygrywa, które jakoś tam ma tą przewagę, ale tej mentalności psychicznej tego zwycięzcy nie mają cały czas, tak? Że potrafi im się zdarzyć taki mecz, a właściwie kilka nawet meczów, w którym po prostu będą gubić punkty, że my jako Polacy w Europie Wschodniej po prostu żeśmy zatracili tą wartość, która kiedyś była, tak? To przygotowanie fizyczne, ten właśnie ten charakter, którym się dało nadrobić, no bo umówmy się, dało się nadrobić te wszystkie jakieś tam mankamenty techniczne i tak dalej. Okej, były mecze, w których się nie dało, ale w większości się po prostu dało. A teraz jesteśmy bardziej skupieni na taktyce, która Europa i świat nas wyprzedza o kilka kroków, a my bardziej jesteśmy skupieni bardziej na taktyce niż na tym właśnie, na tym zawzięciu tych młodych ludzi, tych młodych zawodników, którzy mogliby z serducha, tak jak się mówi, z wątroby czasem by dali, coś ekstra, a po prostu teraz tego nie mogą dać, no bo są jakieś te uwarunkowania techniczne, taktyczne i tak dalej. Wiesz, ja nie znam żadnego trenera, który by sobie strzelał w kolano i nie chciałby wygrywać meczów, nie chciałby wstawiać młodych zawodników.
Wracając tutaj, tak jak tam wspomniałeś, do Rakowa Częstochowa. Jeżeli trener Marek Papszun mówi, że on nie będzie wystawiał młodzieżowca, bo takich młodzieżowców nie ma, szczególnie Polaków, to znakiem tego, że jest w stanie podnieść karę poprzez to, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Zobaczcie, jak to wygląda. Czyli ktoś wprowadził rolę młodzieżowca po to, żeby, no mogę to powiedzieć, byle ogórek, mający menadżera, który kopnie piłkę w trzeciej lidze, mógł zagrać w ekstraklasie. Zagra w ekstraklasie 2-3 mecze, jeszcze uda mu się niepotrzebnie, bo to niepotrzebnie, strzelić gola i się okazuje, że robią z chłopaka wielką gwiazdę. I tutaj myślę, że jest słuszność, że my nie mamy młodzieżowców. My wstawiamy młodzieżowców na siłę. My nie mamy takich chłopców, którzy wchodzą sami. I ja tutaj znowu przytoczę słowa no, trenerów, którzy są i którzy trenują ekstraklasę i mówią, jak to wygląda, że po prostu nie mają takich zawodników, nie mają, być może dlatego, że szkolenie, które jest, odbiega troszkę od tego, żeby ten zawodnik był wyszkolony na tyle, żeby mógł zagrać w ekstraklasie, no bo jeżeli ktoś jest dobry, to myślę, że w wieku 18 lat powinien już zacząć grać w ekstraklasie, jeżeli ktoś jest jeszcze bardzo dobry, no to powinien zacząć grać wcześniej. Zresztą pokazują to niekiedy cyfry i liczby w reprezentacjach, kiedy chłopiec, który ma 17 lat, wychodzi. I on jest młodzieżowcem, on jest jeszcze dzieckiem, ale się okazuje, że on może grać. I tutaj myślę, że ta rola tych zawodników, którzy są sprowadzani, tutaj rola zawodników, tych, którzy pełnią rolę młodzieżowca, no jest dziwna, no jest dziwna, bo jeżeli rzeczywiście mielibyśmy Polaków, którzy są w stanie zastąpić, nie wiem, Iwi Lopeza, Gutkowskisa w Rakowie Częstochowa, w Legii Warszawa, przepraszam, kapitana, zapomniałem jak się... Zuzuły. Tak jest. Jakby byli tacy ludzie u nas w Polsce, to myślę, że nikt by nie ściągał takich zawodników z innych krajów. No niestety, widocznie nie mamy. Ta młodzież, która jest mało zdolna, albo tak jak powiedziałem, mają w głowie tak poprzewracane przez menadżerów, bo tak to można nazwać, albo pseudomenadżerów, którzy ich pompują ich, że jak zagra 3 razy w reprezentacji Polski do lat 20 tam, czy do 21, czy do 19, wszystko jedno, no to już, że jest wielkim piłkarzem. A tak wcale nie jest, bo ta weryfikacja trwa cały czas, a później jak przychodzi taki chłopak do zespołu pierwszoligowego, to się okazuje, że no jest, jak wchodzi tak zwanej gry pomocniczej, czyli dziadka, to wymieniają podań tyle, że mu się w głowie kręci i trzeba później brać aviomarin, dawać i później wymioty i inne rzeczy. No tak to mniej więcej wygląda. I tutaj mówię, ja nie chcę też się zagłębiać, bo nie miałem dawno do czynienia z zespołami w ekstraklasie, natomiast no, to co widzę, obserwuję, to co słyszę, to co się kontaktuje, to tak to wygląda. No nic na siłę, tak to bym powiedział, nic na siłę. A ja się z tą zgodzę, że to jest taka trochę sztuka dla sztuki, bo często zobacz, ci chłopcy są wpychani do tych klubów, czy tam pierwszoligowych, czy ekstraklasowych, no bo obowiązuje ten sztuczny przepis według mnie. I później jak oni kończą te swoje lata młodzieżowce, to oni znikają, robi im się krzywdę po prostu, tak? Oni później gdzieś znikają po trzecich, po czwartych ligach, bo są po prostu za słabi, tak? I to jest właśnie dramat. Liczy się tylko kasa, pewno każdy menadżer chce jak najszybciej zarobić. Nawet jak pojawia się jakiś ciekawy chłopak w ekstraklasie, to zaraz kopnie 2 razy prosto piłkę, już tam jedzie do jakiegoś słabiaka Ligi Włoskiej, bo tylko zarobek się liczy, bo kiedyś faktycznie wyjeżdżali, przynajmniej w latach 90., jeżeli ktoś wyjeżdżał z ekstraklasy, no to już wyjeżdżali naprawdę takie jednostki, które się zdecydowanie wyróżniały w tej lidze, coś już osiągnęły w tej lidze. Był ten rynek wewnętrzny przede wszystkim, a dzisiaj polski klub, no nie stać po prostu na to czasami, żeby zawodnik przeszedł z jednego polskiego klubu do drugiego, bo ceny są no, kosmiczne, takie chore, no według mnie przynajmniej. No niestety tak jest, tak, tylko biorąc pod uwagę teraz monitoring, to obserwacja zawodników, no ja już teraz nie chcę mówić, ale myślę, że około 10-12-letnich to już jest monitoring zawodników w takich rocznikach, no to już jest też trochę takie dość śmieszne, no bo wyszukiwanie chłopców 10-12-letnich i obserwacja, no dla mnie to jest zabawa jeszcze. Dla mnie to jest normalnie zabawa jak na Orliku, czyli wychodzą chłopcy i sobie grają, a nie obserwacja zawodników, którzy są, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, jeżeli rzeczywiście ten monitoring tych zawodników jest na takim światowym poziomie i obserwacja tych chłopców
nawet którzy mają po 12-13 lat, jest na dobrym poziomie. Czyli to nie tylko teraz patrzymy na to, jak ten chłopiec się rozwija, bo przede wszystkim zazwyczaj patrzymy tylko na tych, którzy mają po 1,80 m wzrostu, nieźle teraz biega. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, co też ma ten chłopiec, który jest w tym samym wieku, ale jest o 3 głowy niższy, natomiast jego potencjał może być o wiele większy. Dlatego ten monitoring, który teraz jest robiony, on z jednej strony jest słuszny, z drugiej strony niektórym właśnie szkodzi, czyli to jest, tak abym powiedział, plusy i minusy. Ten, który ma mądrych rodziców, którzy podpowiadają, a nie szkodzą, ma jeszcze może do podpowiedzi, powtarzam, mądrego, może nie menadżera, tylko doradcę, to wychodzi na tym dobrze. Natomiast ten, który jest w miarę teraz fajnym chłopakiem, a ma no, rodzica troszkę oszołoma i do tego głupszego menadżera, to zazwyczaj wychodzi na tym bardzo źle, to o czym właśnie powiedziałeś, że trafi na moment do zespołu pierwszoligowego, ekstraklasowego, a potem się będzie bujał, będzie tak co pół roku przechodził z jednego klubu do drugiego, dlatego że jego poziom jest niewystarczający na to, żeby być nie młodzieżowcem i grać w piłkę. Ja tylko nadmienię, że możecie zadawać pytania, jak chcecie, możecie się zgłaszać, prosić o głos do naszego gościa, pana piłkarza Piotra Szarpaka. Pewnie chętnie odpowie na wasze pytania, także zapraszamy. Ja teraz przejdę może do teraźniejszości, do tego piątkowego meczu, pewno których tutaj nas wszystkich kibiców Widzewa mocno grzeje. Jak pomyślę o tych meczach z Legią naszych, to najbardziej, przynajmniej o tym XXI wieku, to najbardziej mnie serce boli, że ja, który przeżyłem dwa mistrzostwa Polski, mogę mi świętować na Łazienkowskiej razem z wami, z sektora gości. Szkoda mi tych wszystkich młodych kibiców, już prawie to już dwie dekady, można powiedzieć, bez tego zwycięstwa z tą Legią. W Warszawie ostatnie zwycięstwo, właśnie ten pamiętny mecz z 97 roku. To jakaś klątwa zapadła. Ja pamiętam, jak Legia przyjeżdżała do Łodzi i właśnie wtedy była klątwa, że nie mogli z nami wygrać od około 20 lat, wtedy pamiętam było, a teraz w ostatnich tych długich latach niestety ta pasa się strasznie nam odwróciła. Jak myślisz, co może być kluczowe w tym meczu? Czy ta głowa jednak mimo wszystko? Bo wiadomo, no w piłkę gramy nieźle, ta skuteczność ostatnio troszeczkę kuleje. Miejmy nadzieję, że po tym Śląsku coś tam puści tych chłopaków naszych, ale chyba ten mental będzie najważniejszy, nie? No tak mi się wydaje, że to będzie dyspozycja dnia. No, te mecze są, mają dodatkową energię. Ja tam zawsze mówię, że jak są takie mecze, że no gdzieś serduszko mocniej bije, oczywiście to jest zawsze tam nakręcane przez dziennikarzy, przez kibiców, no niemniej jednak, no wiesz, no masz satysfakcję, tak, no wygrasz z całym szacunkiem z zespołem, który, no nie będę tu nikomu ubliżał, ale z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza wygraj z Legią, no to jest tak, jak i Termalika gra z Legią, to chce wygrać, gra z Widzewem, to chce wygrać, a będzie inaczej traktowała mecz z Wartą Poznań, no tak to niestety jest, może ktoś powiedzieć i się obrazić, ale to niestety tak wygląda, no jesteś w klubie takim jak Widzew, jak Legia, te mecze są no bardzo, bardzo poważnie traktowane, przede wszystkim przez kibiców, myślę, że również i działaczy, no i sami zawodnicy. Wiemy, jak to jest, kiedy wygrywasz mecz i jesteś gościem, no taka jest prawda. No jak wygrywasz mecz, jak wygrywasz derby, to przez pół roku masz z głowy i jesteś naprawdę gościem. Owszem, zdarzy się wtedy, kiedy możesz przegrać mecz, ale wiesz, takie mecze jak przegrywasz, a dajesz pół gwizdka, to w ogóle już możesz nie wychodzić na dzielnicę, w ogóle nie spacerować po Łodzi. Natomiast jak przegrasz taki mecz, ale rzeczywiście będziesz walczył, będziesz, nie wiem, no próbował, ja to takie próbował przynajmniej wygrać mecz, no to już jest inaczej. Natomiast samo przejście takie niekiedy obok meczu, no to na pewno no szkodzi zawodnikom. Ale ja wierzę w to, że ta pasa się odwróci. Oczywiście ciężko jest wygrać mecz na Legii, szczególnie wtedy, kiedy no ta Legia gdzieś tam też te punkty zdobywa. No chciałbym, żeby się to odmieniło, natomiast zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo, bardzo ciężki przeciwnik. No, to jest przeciwnik, który jeszcze gdzieś tam głowę ma w tym, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski przy jakimś potknięciu Rakowa Częstochowa. Ale zobaczymy, co będzie. No, w piątek się przekonamy. No, fajnie by było, żeby tego meczu nie przegrać, żeby ta podświadomość zawodników była taka, że jest szansa na to, żeby zagrać w europejskich pucharach, bo wiemy, że każda strata punktów
No to już jest, będzie coraz ciężej, coraz mniej jest kolejek i wiemy, jak to wygląda. No, marzę o tym, tak jak mówisz, że ta klątwa gdzieś jest, marzę o tym, że po odbudowie Widzewa, po reaktywacji, żeby wreszcie ten Widzew zagrał, no bo będziemy za chwilę wracać jak do Janka Tomaszewskiego, kuźwa, na Wembley. A po co cały czas z Szarpakiem gadać przed Legią, jak można by pogadać z kimś innym? No tak, właśnie tak pomyślałem ostatnio, mówię, kurczę, mówię, że już to tyle lat, na jesieni wydawało się, że to już będzie teraz w sercu Łodzi, wiadomo jak się skończyło, przegraliśmy znowu 2-1, miałem wrażenie, że wtedy byliśmy jacyś przemotywowani w pierwszej połowie i ta pierwsza połowa w ogóle nam nie wyszła, nie było nas, w drugiej połowie goniliśmy, tam spalony, wiadomo, co tam było, jakieś kontrowersje z sędzią Marciniakiem, też z tą ręką tam przy tej akcji bramkowej dla Legii, no i jednak znowu niestety polegliśmy i teraz pewno znowu te serca kibiców myślą, że to właśnie teraz już, no ja jako taki starszy trochę kibic wychodzę z założenia, żebyśmy coś przywieźli z tej Warszawy, żeby jakąś wartość właśnie przywieźć, jakieś punkty i żeby przełamać właśnie to w końcu ten taki impas, od czegoś zacząć, no. No ja również jestem zdania, wiesz, jak nie przegrasz takiego meczu, ciężki wyjazd, tak? To tak jak mówię, tutaj jedziemy do Warszawy, ciężki wyjazd, jak przywozi stamtąd jakieś punkty, jest fajnie, jak przywozisz 3 punkty, jest bosko. Natomiast to jest mecz, no to by było za piękne, jakbyśmy dzisiaj mówili, że Widzew tam jedzie i Widzew wygra, czy Legia wygra. No, tak jak powiedziałem, to są mecze takie, które gdzieś tam niekiedy wyniosą jednego człowieka, patrz, Piotr Szarpak, ponad wszystko, 2 razy się udało strzelić, raz się udało strzelić na Legii, raz się udało strzelić u siebie, piłka zeszła i wszyscy pamiętają. Chciałbym, żeby coś takiego było, że wyjdzie Pawłowskiemu strzał z życia, jak to nieraz u niego wychodzi, może akurat gdzieś teraz coś tam wypaskudzi i tak to by było. Natomiast mówię, no ciężki mecz, no nie ma co się czarować, że te mecze tutaj teraz w Ekstraklasie, zresztą widzieliśmy ze Śląskiem Wrocław, który no nie grał nic, no nie oszukujmy się, zespół bardzo przeciętny, a jednak jak było ciężko, żeby cokolwiek zrobić, mało to tak jak powiedziałeś, gdyby Jeboła nie przekręcał, nie łamał na lewą nogę, tylko uderzył z prawej, moglibyśmy przegrywać do przerwy 1-0 i wtedy w ogóle jeszcze by było coraz jeszcze ciężej. Także to niestety takie jest w piłce nożnej. No, w piłce nożnej jest piłka nożna, gra błędów, tak jak wszyscy mówią, jeden błąd popełnisz, mimo że grasz dobrze, możesz nie wygrać meczu. To jest inaczej jak w piłce ręcznej, kiedy jesteś słaby i cię leją, że właściwie można powiedzieć z każdej akcji strzelają ci gole. Tutaj możesz dominować przez 90 minut, będzie ustawiony rzut wolny, ktoś zamknie oczy, strzeli i jest pozamiatane. Także tutaj trzeba zwracać uwagę, cały czas być czujnym i to w obronie i w ataku, bo jak tracisz piłkę w ataku, to pamiętać trzeba o tym, że obrona jest mało zorganizowana, czyli to, że posiadasz piłkę, to jest jedna rzecz, ale pamiętać zawsze należy o tym, że po stracie piłki jesteś mało zorganizowany, czyli przeciwnik ma największą szansę. I to trzeba zwracać na to uwagę za każdym razem. Myślę, że trener Janusz Niedźwiedź wie jak jest, bo te powroty, które są, one naprawdę są fajne, ale tutaj mówię, wracając cały czas do Legii. Dobrze by było, żeby, tak jak powiedziałeś, podkreślić, przywieźć coś, co będzie zadowalające szczególnie dla kibiców, którzy pojawią się tam w grupie, no około, tam czytałem, 1700, 1800 ludzi, także tak, super. No Legia też się mocno mobilizuje, rekord frekwencji, już tam praktycznie wszystkie bilety wyprzedane, co tylko pokazuje nawet dla nich, jaki to jest rangi mecz, tak, i nawet, nie wiem, czy plakat widziałeś, który zrobili zapowiadający mecz, nawiązujący do takiej słynnej ich oprawy Witamy w piekle i piłkarze obecni Legii poprzebierani w koszulki z lat 90. Kanal Plus też mocno dosyć grzeje, bo powtarza skróty tego meczu z 97 roku naszego historycznego. Pewno meczu chyba najlepszego w historii Ekstraklasy. A powiedz mi, Piotrek, ławka rezerwowych, to może odgrywać dużą rolę w takim meczu, bo jak sobie oglądałem ostatni mecz Legii z Piastem, to jednak patrzę, wchodzi Wszołek, wchodzi Kapustka, no my nie mamy takiego komfortu niestety na ławce. Wiesz, patrząc na same nazwiska, na pewno Legia ma skład mocniejszy. No nie ulega wątpliwości, tutaj myślę, że bez słów każdy z nas się z tym zgodzi. Natomiast
Wiesz, jak Widzew będzie grał dobrze, to niepotrzebne są zmiany. Taka jest prawda. Jeżeli dobrze funkcjonuje zespół, jeżeli masz dobrze funkcjonujący zespół, który gra w piłkę, dominuje, no to nie przeprowadzasz tych zmian. Zmiany zazwyczaj przeprowadzasz wtedy, kiedy A, albo zespołowi nie idzie, B, albo wygrywasz tak dominująco, że możesz sobie wyluzować. Zazwyczaj jest tak, że wiesz, jak to są, wiesz, jak to jest ze zmianami. Zmieniasz, nie wiem, szarpaka A na szarpaka B i okazuje się, że szarpak B gra słabiej niż szarpak A i później sobie mówisz, kuźwa, po co ja go zmieniałem? To jest, wiesz, zawsze ryzyko, ale bez wątpienia. Ławka rezerwowych, jeżeli masz ławkę rezerwowych silną, tak jak zresztą wszyscy mówią, pokaż mi albo to drugą linię, albo ławkę rezerwowych, tak? Jeżeli ławka rezerwowych jest silna w takich meczach, gdzie mogą przeważyć losy na swoją korzyść, no to na pewno tak jak mówisz, no Kapustka czy ludzie, którzy tam są, no obijali się o kadrę Polski, no to nie są naprawdę jakieś tam owsi placki, bym to nazwał, tylko zawodnicy przez duże Z i zobaczymy, no zobaczymy jak to będzie, no. Wiesz, w Legii są zawodnicy bardziej znani. Tutaj niestety, ale no są mniej znani, wyszukiwani gdzieś po tańszych kosztach. Myślę, że nie stać Widzewa na takie transfery jak Legii Warszawa, ale to nie znaczy, że ktoś zarabia więcej pieniędzy, to jest lepszy. Nie, no jasne, a właśnie a propos tych naszych zawodników, może zostańmy przy nich chwilę, przy tej obecnej kadrze Widzewa. Jak tak latem patrzyłeś na transfery, to co sobie tak pomyślałeś w pierwszej chwili, że będą ciężary, jak to Grosik mówi, przysłowiowe w tej lidze, czy jednak sobie myślałeś, że ten trener Niedźwiedź pokazał momentami w pierwszej lidze, że może coś z tego ulepić? Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim monitoring, tak? Czyli ci skauci, którzy monitorują rynek i do Widzewa sprowadzają zawodników, to jest ich na pewno kilku, kilkunastu, którzy obserwują, wymieniają ze sobą poglądy, decyduje na pewno o tym sztab szkoleniowy Widzewa na czele z trenerem Niedźwiedziem. No myślę, że jeżeli się bierze zawodnika do ekstraklasy, no to się bierze takiego, który ma pomóc. No nie bierze się po to z zagranicy, żeby przyjechał i pozwiedzał trochę i pochodził po manufakturze, tylko bierzemy zawodników takich, którym płacimy, to jest raz, wiedzą do jakiego przychodzą zespołu i zdajemy sobie sprawę z tego my, że biorąc takiego zawodnika, bierzemy pełną odpowiedzialność za to, że facet, który przychodzi, ma takie umiejętności, które pozwalają mu na to, żeby grał na ekstraklasowym poziomie w klubie takim, jakim jest Widzew Łódź. No tak, zgadzam się. Natomiast wiesz, z tymi zwiedzającymi to też różnie bywa, bo w tej naszej ekstraklasie zwiedzających też pewno by się trochę uzbierało. A który piłkarz najbardziej ci się podoba w tym Widzewie? Albo która formacja ci się najbardziej podoba? Kto według ciebie, nie wiem, największy postęp zrobił? No bo tu też mamy sporą grupę piłkarzy, którzy jednak grali też w pierwszej lidze, trzeba powiedzieć. I to też jest swojego rodzaju takie im plus, moim zdaniem, duży plus, bo te chłopy dają radę, no. Wiesz co, zespół bardzo wyrównany i tutaj naprawdę, wiesz, trafili, mówię, z bramkarzem, tak, bo kontuzja Wrombla doprowadziła do tego, że trzeba było sprowadzić bramkarza, chociaż Kuba myślę, że bronił naprawdę bardzo poprawnie i bardzo pozytywnie. Okazuje się, że jego kontuzja spowodowana była, że sprowadzili Rawasa i ten chłopak gra bardzo dobrze, czyli znowu gdzieś był wyszukiwany i myślę, że trafił dobrze. Zespół bardzo wyrównany. Myślę, że momenty każdy z nich ma lepsze i gorsze. Nie ulega wątpliwości. Miał moment, że graliśmy trójką stoperów, ale to nie wychodziło do końca tak, jakbyśmy chcieli. Później przyszedł Szota, przyszedł Żyro. Zaczęło to troszkę lepiej funkcjonować. Na początek jeszcze przecież grał Hanouszek, tak, przez moment jako jeden ze stoperów, przesunięty do środka na taką szóstkę. Ja myślę, że wyrównany zespół i tutaj tak jak i w meczach, raz pokazuje się jeden lepiej, raz drugi. Naprawdę wyrównany. No, szkoda, że tutaj trochę nam Jordi Sanchez nie strzela teraz goli, gdzieś się tam zaciął, oby się odblokował na Legii. Być może to nawet będzie dla niego o wiele lepszy mecz, dlatego że raz będzie mógł pokazać swoją szybkość lokomocyjną bez piłki lub też z piłką, dlatego że myślę, że Legia może tam przez jakieś tam momenty dominować. Myślę, że atak szybki wtedy i Pawłowski, i Jordi będą mogli wykorzystać swoje umiejętności. Letniowski, dopóki ma
Siłę też myślę, że prezentuje się fajnie, ale tylko wtedy, dopóki ma siłę albo nie zostanie trafiony. Jak zostanie trafiony, gdzieś tam ucieka trochę z niego powietrze, ale bardzo fajny chłopak, taki naprawdę kreujący grę i myślę, że tutaj oglądając go ze Śląskiem, to rzeczywiście on w pewnym momencie był takim zawodnikiem, na którym spoczywała ta cała nasza gra w środku pola. No i tyle, no. Mówię, fajnie, że oni się uzupełniają, bo to też jest dobre, że oni się uzupełniają. Gdzieś któryś jak zagra słabiej, to zawsze gdzieś kolega nadrobi. Jest to kolektyw, jest to fajny, zwarty zespół i oby tak trzymali i przywieźli z Warszawy punkcik. Przynajmniej. Ostatnio Zibi Boniek, nasza wielka legenda u Romana Kołtonia w Prawdzie Futbolu, powiedział, że według niego na chwilę obecną Widzew jest najlepiej grającą drużyną, jeżeli chodzi o schematy ułożone właśnie taktycznie, o pomysł na grę. Natomiast powiedział, że według niego brakuje kilku ogniw, które mogłyby ten zespół wznieść na wyższy poziom, więcej jakości w tym zespole. Uważasz, że jest taki zaczyn już drużyny, który przy, nie wiem, dołożeniu dwóch, trzech nazwisk, które by zrobiły różnicę, mógłby z powodzeniem już się bić o mistrza? To ja tutaj nie chciałbym mówić o nazwiskach, ja bym powiedział o umiejętnościach, bo nazwisko to jest jedno, bo możemy ściągnąć Znaczy, tutaj chodzi mi o jakość, nie? Żeby o jakość. podwyższyć To na jakość. pewno tak, no wiesz, no zdajemy sobie sprawę z tego, że biorąc pod uwagę nawet te zespoły, które są wyżej, ja tutaj myślę, że Raków jest takim zespołem, który gdzieś tam się piął przez kilka lat, piął się, gdzieś cały czas mu uciekało i teraz widać jak jest, no wiesz, no nie mamy takiego Iwi Lopeza, który potrafi uderzyć stały fragment gry, oprócz stałego fragmentu gry potrafi oddać celny strzał z akcji, no gdzieś na pewno brakuje. Myślę, że najbliżej by było Pawłowskiemu. Natomiast no, na pewno, słuchaj, każdy trener chce zawsze wzmocnić zespół. I teraz na zależności od tego, na jakiej pozycji. Wiemy, że najtrudniej jest zawsze na pozycję numer 9, tak? To jest logiczna rzecz, bo zawodników na pozycję numer 9 jest mało, ci, którzy ci zagwarantują jak najwięcej goli w sezonie, czy też w rundzie, tak? No, ale musisz wziąć pod uwagę też, jakich masz zawodników, którzy kreują w środku, czy też wiesz, zespół, który gra, czy zespół gra bardziej z kontry, czy zespół gra atak pozycyjny, bo my tutaj też niekiedy nie rozróżniamy, że mówimy o tam, weźmy tego napastnika, ale jeżeli zespół, który kreuje grę, jest 80% na stronie przeciwnika, czyli na połowie przeciwnika, no to nie możesz sobie wziąć zawodnika z numerem 9, który dysponuje ekstra szybkością i ma wzrostu 1,78 m, bo on ci się do niczego nie przyda. Musisz wybrać takiego napastnika, który będzie ewentualnie miał dobrze grał tyłem do bramki, dobrze operował w polu karnym, dobrze operował głową. No bo tu będziemy szukali takiego zawodnika, gdyż mamy przynajmniej 80% przewagi w stronie przeciwnika. Ale jeżeli się przygotowujesz na granie takie, że rzeczywiście grasz sobie na swojej połowie, czyli jesteś tam w pressingu, czy stoisz w strefie średniej, no to szukasz takiego, który ci da gwarancję, że każde podanie, które będzie do przodu, to wykorzystuje swoją szybkość, wykorzystuje swoją mobilność i takich zawodników wtedy szukasz. Także myślę, że znalezienie takiego bym powiedział, znalezienie takich zawodników to już jest w zależności od trenera, czym on, jak chce grać. Ale jak patrzysz na Widzew teraz grający, no bo pewno przecież oczywiście, że wnikliwie obserwujesz ten nasz łódzki Widzew, to gdyby Piotr Szarpak mógł się teraz wejść w buty trenera Niedźwiedzia, to jak tak spoglądasz na przestrzeni tego sezonu, to kogo byś szukał do tej drużyny? Bo ja na przykład nieodparte mam wrażenie, że ten nasz dzik, ten Jordi, to jednak fajnie by było, jakby jakąś konkurencję miał, taką, która by mu troszeczkę poskrobała marchewki, kolokwialnie, że tak powiem. Nie wchodzę w buty trenera Niedźwiedzia, on ma 43, ja mam 42, także będą za duże. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać, dlatego że wypowiadanie się osób, którzy są z boku, jest takie słabe. Tak jakby się wypowiadał trener Janusz Niedźwiedź na temat mnie, czy też nie wiem, moich zachowań i tego, co mam. Janusz Niedźwiedź wie dobrze, co ma robić, świadczy o tym miejsce, które zajmuje Widzew i doradzanie Szarpaka, czy nie wiem, czy kuźwa, tu powiem, Wragi, Wyciszkiewicza, Kamińskiego, Henka, Juska, to jest mało ważne. On i tak wie, co ma zrobić, on nikogo nie może słuchać. To jest pierwsza rzecz. On nikogo nie może słuchać, on musi mieć głowę taką, żeby pozwoliła mu na to, żeby te ruchy, które robi,
to żeby wyszły na plus. Natomiast doradzanie, wiesz, każdy jest fajny i tak jak patrzyliśmy na Mistrzostwa Świata, to mówiliśmy, o, po pierwszym meczu Argentyna już jest ugotowana i pozamiatane. Messi słaby, taki śmaki, on później pokazał dopiero na czym polega gra, jak kreował grę, jak wierzyli w niego, bo myślę, że każdy z nas by powiedział, nie, no to już jest jakaś masakra, to już po chłopie jest, niech on się pakuje, ma 34 lata. Tak to nie jest. My fajnie obserwujemy, fajnie patrzymy, natomiast ci, którzy są w środku, to uwierzcie mi, że ja akurat byłem przez moment i piłkarzem, przez moment byłem trenerem i to też w klubie ekstraklasowym, później byłem w pierwszoligowym, drugoligowym. To jest tak ciężka praca, że idąc tylko na mecz i lekko tam pod nosem coś mówić, że ja bym zagrał lepiej, to jest najprostsze, co może być. To jest niewyobrażalna praca, momentami katorga, robienie czegoś, żeby było 17 czy 18 tysięcy ludzi zadowolonych. Wyobraźcie sobie, jaka to musi być praca nad takim zespołem. Także tutaj pełen szacunek dla tych ludzi, którzy są trenerami na takim etapie, a jeszcze jak mają zespół, który walczy o Mistrzostwo Polskie albo stara się o europejskie puchary. Zresztą każdy trener w ekstraklasowym zespole ma przewalone i to tak mogę powiedzieć. No tak, zgadzam się zdecydowanie. To jest taka robota 24 godziny na dobę. Mam wrażenie i ciągła analiza i ciągłe planowanie i kombinowanie. No dobrze. Piotruś, powiedz mi, jakbyś tak dostał takie pytanie, którą bramkę wyżej cenisz? To piękniutkie, celniutkie, czyściutkie uderzenie Piotrusia Szarpaczka, czy jednak to na 2-1 po wrzutce soli Rafała Siadaczki? Wiesz, biorąc pod uwagę to na pewno ładniejsze, no to było uderzenie tutaj, jak żeśmy grali w dziesiątkę, ale biorąc pod uwagę rangę, no to zdecydowanie ten gol na 2-1, aczkolwiek ostatnio widziałem się z Maćkiem Szczęsnym, który miał możliwość analizy dogłębnej tego gola i powiedział, że był tam najprawdopodobniej spalony, tak? Dobrze, że nie było VAR-u, bo by było słabo, no musiałbym wtedy jeszcze raz gdzieś tam podbiec i trafić głową do bramki. No zdecydowanie, no wiesz, jeżeli słuchaj, zdobywasz gola na 2-1 i daje ci to bardzo dużą możliwość do tego, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, no to w głowie ci zostaje ten strzał na 2-1. No cały czas tam zresztą z Rafałem Siadaczką mówimy, że on i tak nie chciał do mnie podać, tylko chciał strzelić, także to tak wygląda. Niestety tak to jest i cały czas to się ciągnie. Ale zdecydowanie, jeżeli miałbym z tych dwóch goli wybierać, no to bliższe serduszku jest to, które zagwarantowało nam bliżej dojście do Mistrzostwa Polski, czyli ten mecz na 2-1. No właśnie, powiedz mi Piotrek jedną rzecz, bo jak wpiszesz w wyszukiwarkę Rafał Siadaczka, no to jednak jest ta bramka na 1-0, która była wtedy tak, w 10 żeście grali. Pamiętam te czasy jeszcze. Powiedz mi jedną rzecz, czy co czułeś, jak strzeliłeś tą bramkę i okazało się, że żeście wygrali, wiedząc te wszystkie rywalizacje, które wcześniej były z Legią, a wiedząc, że jednak Widzew idzie do dołu, no jednak mimo wszystko jeszcze się zakwalifikował, ale jednak to już nie był ten Widzew, który był w latach tych, co grali w Lidze Mistrzów, tak? Co ty grałeś w Lidze Mistrzów? Ciebie co, no chyba nie ma takich zespołów, które się utrzymują się przez kilka lat na miejscu 1-2. No zdarza się to, ale to jest ciężko. A tutaj dochodzi wiele, wiele, wiesz, takich rzeczy, które nie chciałbym wypowiadać. Przede wszystkim wiadomo jak jest, jak się nie ma miedzi, to się na dupie siedzi, tak? Doszły gdzieś jakieś finanse, doszły wydatki, paru zawodników odeszło, paru zawodników przyszło. To wszystko ma wpływ, to nie ma takiej możliwości. Część chłopaków przeszła kontuzję, część przeszła operację, doszło, tak jak powiedziałem, paru nowych, ale to wiesz, to wpływ na to, to ma bardzo wiele rzeczy. To, że wtedy jakaś taka była schodząca flanka, bym to powiedział, czyli troszeczkę zjeżdżaliśmy na dół, no tak też było, ale to było, mówię, spowodowane kilkoma aspektami, szczególnie zawodnicy, którzy byli no, dominujący, no nie oszukujmy się, szukali czegoś więcej, czyli poszukali wyjazdu za granicę. To też świadczy o tym, że jeżeli grałeś w Widzewie, grałeś w Lidze Mistrzów, zdobywałeś Mistrzostwo Polski, mogłeś jechać wtedy na zachód i rzeczywiście ci, którzy pojechali, to myślę, że
na pewno się spełnili. Mam tu na myśli czy tam Sławka Majaka, czy nawet Daniel Bogusz, czy później już, o wiele później, Artur Wichniarek. No oczywiście Artur nie grał w tych meczach o Mistrzostwo Polski. No gdyby chciał wyjechać wcześniej Marek Citko, gdyby chciał wyjechać Tomek Łapiński, nie wspomnę o Wojtali, także tutaj Jacek Debiński, no już praktycznie wymieniłem wszystkich tych, którzy gdzieś tam mogli wyjechać. No to tak wiesz, jak popatrzysz na to, no to ciężko jest zastąpić takich ludzi, kiedy 6 czy 7 było reprezentantów Polski. I to jest na pewno tym spowodowane. Ci, którzy przyszli, byli dobrzy, ograni, ale być może nie starczyło to na to, żeby zawojować polską ligę. A nie masz takiego wrażenia, Piotrek, że jesteś zakładnikiem tego, bo właśnie tego czyściutkiego, piękniutkiego uderzenia Piotrusia Siadaczki, że właśnie pomimo tych wszystkich osiągnięć, które osiągnąłeś z Widzewem, jakby w tych czasach, kiedy już się zaczęło dziać źle, pomalutku, ale zaczęło się dziać źle, że właśnie ty byłeś tym, tą jakby tą ikoną tego, że pomimo tego, że dzieje się źle, no to jednak byłeś ty cały czas, i ty strzeliłeś tą bramkę i tak dalej, bo tak mam wrażenie, że właśnie ludzie pamiętają cię z tego właśnie, że na te złe czasy to właśnie byłeś ty. Właśnie ty wtedy jeszcze żeś przywrócił nadzieję, że jeszcze może będzie dobrze. Wiesz, o co mi chodzi na pewno. Ja tutaj, słuchaj, no ja tak jak powiedziałem na początku, tak, ja jestem tutaj z Łodzi, nie? Ten klub łączy bardzo wiele lat i gorsze momenty i słabsze momenty. Ja kiedyś tam nawet powiedziałem, że chciałbym, żeby ci ludzie, którzy przychodzili, czy to teraz, czy wcześniej, którzy przychodzili do Widzewa i całowali herb i kochali Widzew, żeby jak chcą z nimi rozwiązać kontrakty, to żeby tak szybko odchodzili, jak przychodzili. Tylko że zazwyczaj jest tak, że ci, którzy przyszli i podpisali dobre umowy, to już się nigdy nie chcieli ruszać, bo wiedzieli, że to będzie ostatni przystanek, gdzie mogą zarobić jakieś lepsze pieniądze. Ja tutaj byłem stąd i myślę, że takim, może zabrzmi to dziwnie, ale takim jakimś obowiązkiem no, było na tej zasadzie, żeby tutaj tyle, ile można było, to żeby wytrzymać w tym klubie. Oczywiście później przyszedł trener Wojciech Łazarek, który również miał inne spojrzenie na zespół, posprowadzał innych ludzi, trzeba było odchodzić, ale z tym trzeba się godzić. U jednego trenera jesteś kapitanem, u drugiego siedzisz na ławce. No to niestety tak jest. Także tak to wygląda. Ale dopóki można, jesteś w tym klubie, w którym czujesz się dobrze, jesteś w tym klubie, w którym postawiono na ciebie, jesteś w tym klubie, któremu dużo zawdzięczasz, no to dlaczego masz odchodzić? No ale później stało się, jak się stało, trzeba było gdzieś znowu powędrować trochę do innego miejsca i przychodzą kolejni, przychodzą następni, tak jak teraz. No nie mamy tutaj wychowanków, no niestety, no to jest najgorsze chyba, co może być, żeby w klubie ekstraklasowym nie było wychowanka. No słabe, ale widocznie, tak jak powiedzieliśmy sobie i każdy z was wie, widocznie te umiejętności, które mają zawodnicy w czwartej lidze, nie dają jakiejkolwiek gwarancji do tego, żeby występować na boiskach ekstraklasowych. Dobrze, jest z nami Marek. Marek, masz głos. Piotrek Szarpak jest do twojej dyspozycji. Dobry wieczór. Nie słuchałem niestety od początku, ale chciałem się zapytać po pierwsze, jak Piotr Szarpak wspomina turnieje halowe w Niemczech. Po drugie, czy jest jakaś szansa na jakąś anegdotę, może z czasów gry w Widzewie? No i na koniec chciałbym podziękować za tą grę dla Widzewa i za te piękne gole, które między innymi dla mistrzostwo. Słuchaj, tych anegdot, to wiesz, to tak jak powiedziałem, to by trzeba było tutaj sklejać. Ja zazwyczaj to brałem na bieżąco, czyli to, co się wydarzyło w szatni, to, co się wydarzyło na boisku. Także tutaj, wiesz, nie będę tego tematu ruszał, natomiast do turnieju w Niemczech, my żeśmy tam jeździli, dlatego że pan prezesem był pan Andrzej Grajewski. My te turnieje, żeśmy tam jeździli, jedne turnieje były lepsze, drugie turnieje były gorsze. No tak, to niestety takie były przygotowania. Te przygotowania gdzieś tam pan Andrzej Grajewski wziął z Niemczech, z Hanoweru i my żeśmy się starali przygotowywać tak jak drużyny niemieckie. Wychodziło to raz lepiej, raz gorzej. Na tych turniejach również, tak? Nie byliśmy zbytnio przygotowani, nie mieliśmy, tam była normalna trawa, czyli to co na Orliku, my żeśmy wtedy to tylko mogli to o tym pomarzyć. Także tak jak te turnieje wyglądały różnie. Niemniej jednak, no, biorąc pod uwagę lata, które to były, to sam wyjazd zagraniczny to już było wow. Także myślę, że wszyscy
Te turnieje wspominamy dobrze. Oczywiście nie były to same turnieje, to był cały okres przygotowawczy, czyli rano jeden trening, po południu drugi trening, wieczorem turniej. W zależności od tego, kto jaki był techniczny, ja akurat tam myślę, że nie do końca. Także ci, którzy byli techniczni, mieli możliwość pogrania sobie i tak to właśnie wyglądało. Dziękuję bardzo. Cały czas możecie jeszcze zadawać pytania Piotrkowi Szarpakowi. Jeżeli macie ochotę, to zgłaszajcie się. Jeszcze parę minut będziemy z wami, więc zapraszamy serdecznie. A wiesz, mogę powiedzieć anegdotkę, dlaczego Rafał Siadaczka ma pseudonim Sonia. O, dawaj, dawaj, bo zawsze się zastanawiałem właśnie. No, dlatego, że byliśmy kiedyś w Buku na obozie i była tam grupa taneczna z Niemiec. I traf tak chciał, że Rafał miał trochę dłuższe włosy, bym powiedział taki hokeista troszeczkę. A, bo taka moda była czeski, nie? Hokeista czechosłowacki, tośmo tamto. I, no i te dziewczyny, które tam były z Niemiec, no były takie trochę niektóre przy kości, no ale akurat Rafał Siadaczka wziął sobie na kolana taką, która była bardzo przy kości. Ona miała na imię Sonia i jak tak mu usiadła, ja mówię, o, ty to jesteś teraz Sonia Siadaczka. I tak powstało Sonia Siadaczka. No, dziewczyna no, atrakcyjna zbytnio nie była, nie będę oszukiwał. Chociaż no, kobiet się nie ocenia, ale nie z naszego narodu, to można trochę pojechać. Także i dlatego powstał, i dlatego Sonia Siadaczka. Później cały czas była Sonia od koleżanki z Deutschland. Trzeba Rafała teraz zaprosić, żeby ocenił, jak tu się ten wieczór potoczył dalej. Nie, no to spokojnie. To tak daleko to już nie brnijmy. No. A Piotruś, a Rafał ja tak myślę, w ogóle tak się wycofał się, nie? Z piłki totalnie i w tak, ogóle... Tak, Rafał nic nie robi, nie wiem, nawet tak szczerze. Nie mam kontaktu. Myślę, że on w Radomiu, także... No tak z Radomia chłopak. Czyli w mieście Tomka Łapińskiego, można powiedzieć, pół żartem, pół serii. No nie. No nie, bo Tomek zawsze mówił, że odejdzie z Widzewa, jak wróci z Radomia, nie? Do Radomia no tak, a na razie się nie wybiera, tak? Rafał jest bardzo popularny. No, taki artysta tutaj się odnalazł w Polsce, Dawid Podsiadło, który się ogolił, no, ściął włosy na Siadaczkę właśnie i go pomylili kiedyś na ulicy i go zaczepili, a tak się okazało, że tak naprawdę to był Dawid Podsiadło. I teraz występuje chyba w telewizji nawet, nie wiem, czy poprawcie mnie, jeżeli nie, ale wydaje mi się, że Rafał Siadaczka teraz występuje w telewizji. Nie potrafię tego ocenić, nie widziałem go u siebie w telewizji. Tak, ja u siebie też nie. Wracając jeszcze do tych lat 90. Znowu podrążę właśnie temat Tomka Łapińskiego, bo jak z nim rozmawiałem, to taką tezę wysnułem, że te lata 90. i nasi prezesi, to jest ciekawy temat. Ta słynna walizka, która pewno jeszcze na którymś lądzie do dzisiaj krąży, jak wy tam zawsze się śmialiście w szatni. Ja zawsze patrzyłem na to jako młody kibic. Patrzyłem na Andrzeja Pawelca jako na takiego prezesa romantycznego, który dąży do tego, żeby Widzew miał sukcesy. A na Andrzeja Grajewskiego, takiego właśnie, który bardziej patrzy na kasę i tak dalej. No takiego, Andrzej powiedzmy się kojarzył z takim gościem o wyższej kulturze, o dążeniu właśnie do sukcesów, a Grajek z takim krzaśnym prezesem, który jednak patrzył na tą kasę, przede wszystkim na zarobek. A jak to według ciebie wyglądało no w środku? Jeszcze był Ismat Kołsan, także nie zapominać. No tak, ale krótko. Trójka ludzi, którzy myślę, że jakby się wtedy dogadywała, byłoby fajnie. Jakoś nie szło im po drodze, jeden na drugiego zganiał, takie moje zdanie jest. Jeden dawał, drugi nie dawał, ten jak dał, to powiedział, że tamten dał i to tak wyglądało. Każdy z nich myślę, że gdyby się dogadali, to by było dobrze. Widocznie nie potrafili się dogadać. A jak to jest, wiesz, ze sponsorami, to, no to jak się można kłócić, to wiadomo o co, tak? Tylko i wyłącznie o pieniądze. Także nie oceniam, nie będę oceniał, dlatego że myślę, że jeden, czy że cała trójka gdzieś włożyli tyle, ile mogli w ten klub. A ile wyciągnęli, to już trzeba zadzwonić do nich i się zapytać, czy w ogóle coś wyciągnęli. Jeżeli tak, no to. To słodka tajemnica. Tak. Dobra, jest z nami Piotrek. Piotrek, masz głos. Zadawaj tutaj pytanie naszemu gościowi. Cześć wszystkim. Piotr Szarpak.
To jest dla mnie legenda, była, jest i będzie zawsze. Ja z tego miejsca chciałem tak naprawdę tylko podziękować za te wszystkie emocje tamtych lat. Udało się być mi wówczas na tym meczu z tym czyściutkim, celniutkim. I po prostu to mi zostanie. Dla mnie to był jeden z takich moich ulubionych meczy, które były u nas na naszym starym stadionie. I, no i to jest po prostu tak jakby... zostanie mi to na pewno, jak wielu naszym kibicom, w sercu na zawsze i chciałem po prostu, jak jest taka okazja, podziękować za te emocje, za tamten czas, no bo naprawdę, naprawdę jestem wdzięczny, że miałem okazję być, widzieć to na żywo, wtedy scenę i trybuny i to było naprawdę coś pięknego, także serdecznie dziękuję, dużo zdrowia życzę i no i wszystkiego dobrego na kolejne lata. No, dzięki śliczne, dzięki śliczne i to myślę, że chciałbym też podziękować w imieniu całego zespołu, bo to wiesz, gdzieś się skupiamy na bramce tam Piotrka Szarpaka, ale wiemy o tym, że to pracował cały zespół i myślę, że to nie ma różnicy, kto strzela, tak jak mówię, fajnie, że się udało akurat strzelić gola, natomiast to cały zespół pracuje na to od A do Z i zresztą nie muszę przypominać, jak to wyglądało w tym meczu, w którym na 1-0 trafiłem bramkę, że wyszliśmy z opóźnieniem, tak, około 10-minutowym ze względu tak, na to, że nie było kolorowo, a wiemy dlaczego nie było kolorowo. Wiesz, teraz możemy sobie powiedzieć, tak, wiesz, jeżeli nie masz płacone przez, nie wiem, 3, 4, 5, 6, 7 miesięcy, nie potrafię powiedzieć, ile tego było tych miesięcy, a potem jak wygrywasz jakiś mecz, to zamiast dostać 100%, to dostajesz 60%, potem się okazuje, że dalej nie ma, to możecie sobie wziąć pod uwagę, jak to wyglądało, jak to było. Teraz już myślę, że można o tym wrócić. Dlaczego 10-minutowe opóźnienie? No dlatego, że nie było klopsu, no po prostu, nie było siana i trzeba było jakoś tam pokazać się, no ale czy to polepszyło nasz status? Chyba nie. A powiedz mi jeszcze, jak już tak jesteśmy przy tym meczu, to wróciłbym do tej sytuacji, że no, tam była ta czerwona kartka. Czy wy żeście potem w szatni rozmawiali o tym, jak to się stało, jakie były emocje z tym związane? Czy to tak po prostu no, jakoś to przeszło, ta wygrana przyćmiła w ogóle tą całą sytuację i żeście do tego nie wracali? Nie wracaliśmy kompletnie do czerwonej kartki. Wiesz, do takich rzeczy się raczej nie wraca. Jeżeli wynik jest fajny, a w tym przypadku fajny albo bardzo fajny, no to się cieszysz, no nie możesz wchodzić do szatni i wygrywać, wygrywając mecz, przypominasz komuś, że dostał czerwoną kartkę, no absurdalne, także tutaj kompletnie nie ruszaliśmy tego tematu, przynajmniej z tego, co ja sobie kojarzę, no raczej śpiewaliśmy chyba głośno, a nie śpiewaliśmy o czerwonej kartce, śpiewaliśmy, że Widzew wygrał, a nie o tym, że dostał bramkarz czerwoną kartkę. Tym bardziej, że chyba Arek Onyszko wtedy sporo wybronił też w tym sezonie. Dobry sezon grał. No i chyba nie wiem, czy on później nie do tego do Danii tam, nie? Coś nie ruszył chyba, tak mi się coś wydaje. Tak. On później jeden sezon w Widzewie i wyjechał. I wyjechał. Fucking Polak była książka później. A czy wy czuliście troszkę, jak wchodził Marcin Ludwikowski, że no jest jednak troszeczkę takie, Marcin nie miał takiego no doświadczenia boiskowego i nagle tu wychodzi na Legię. Czuliście, że gdzieś tam z tyłu mogą być problemy przez to? Wiesz co, no zawsze tak jest, że wiesz, no jak bramkarz numer jeden łapie kontuzję, chociaż wiesz, no Marcin z nami trenował, tak, no to jak trenuje z zespołem cały czas, no to trener widzi go w kadrze, widzi to, że robi jakieś postępy i umie bronić, no ale zawsze jest tak, że jak zmienia się zawodnik podstawowy albo dostaje kontuzję albo kartkę, no to gdzieś tam jakaś taka niepewność jest, ale no i mówię, no teraz taka podświadomość tego, żeby sobie przypominać, jest bardzo ciężka, jest zmiana, jest czerwona kartka, trzeba zejść, jeden zawodnik musi zejść, drugi wejść i gramy dalej, no dajemy maksa tyle, ile możemy. Myślę, że ta kartka to była takie jak gdyby bardziej zdeterminowana drużyna. Po tej kartce my się staliśmy bardziej zdeterminowani, musieliśmy liczyć każdy na siebie więcej, czyli było mniej zabezpieczenia, chociaż tam Legia miała tych sytuacji tak dużo, jak ja sobie przypominam, że szczęście, że to nie wpadło. Także no, są takie mecze, no przypominam sobie jak tam
bodajże nie Cyzio, tylko Czykier, tak, rzut rożny, jak wybijał, kopnął w ziemię, takie przypadkowe rzeczy, które się nawet zdarzały na takim pierwszoligowym wtedy poziomie. Natomiast myślę, że to nie jest tak, że jest zmiana bramkarza i nagle zespół traci morale. To tak nie. No tak, no tam nie działa. Rzeczywiście przypominam sobie później, jak wielokrotnie gdzieś tam jeszcze na VHS-ie się oglądało i te emocje Mikołaja Madeja, tak, redaktora, i te po prostu był tak stronniczy w tym meczu. No on był nasz tutaj, łódzki, także wiadomo. Natomiast no tutaj rzeczywiście w ogóle z Dariuszem Czykierem to też z nim się tak niezaciekawie sytuacja potoczyła, jak tam widziałem, to on tak, no ciężko mu się życie potoczyło, jeśli już o nim mówimy. Natomiast wracając do naszej drużyny, Artur Wichniarek, pamiętam, że jak schodził na tych zdjęciach już później z nagrań, no to widać, że ta mina była dość ciężka, że on musiał zejść. No i rzeczywiście my żeśmy bardzo, wszyscy pamiętam jak dzisiaj na trybunach, że kurczę, no schodzi Artur i kto to nam strzeli, nie? No i fajnie, że był taki szarpaczek. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, już nie zabieram tutaj czasu, bo jeszcze może ktoś jakieś wartościowe, fajne pytanie zadaje. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz. No dzięki śliczne, również wzajemnie. Słuchajcie, ostatnie 10 minut, już nie będziemy naszego gościa męczyć. Wiadomo, dzień tygodnia. To właśnie tak teraz mi przypomniał tutaj nasz kibic Piotrek, że ten Darek Czykier, tak, to wtedy trochę się te szanse wyrównały, bo Darek faktycznie nie miał wtedy swojego dnia. Zmarnował rzut karny chyba, z tego co pamiętam też, nie? Też, tak. No. Jeszcze chyba wtedy był ten rzut rożny, ten słynny, który chciał dośrodkować, a wybił. I lekko kopnął, tak. Tak, i słynny komentarz Mikołaja Madeja, Dariusz Szykier, proszę Państwa. To nie zapomnę tego, później to oglądałem sobie w domu na powtórkę. Czegoś takiego nie widziałem, jak żyje. Dariusz Szykier. Tak jest. Tak jest, tak było. Dobra, słuchajcie, będziemy powoli finiszować. Wracamy do piątku, jesteśmy już myślami o 20:30 na Łazienkowskiej 3. Jakie przewidywania na ten mecz Piotra Szerpaka? No, wiesz, no tutaj cały czas wracamy, no nie gram, wiesz, jakbym grał w, nie powiem, w jakiej firmie bukmacherskiej, bym wiedział, jaki jest wynik, to uwierz mi szczerze, żebym dziś już postawił to, tak, jakby to takie było proste i piękne. Właściciele Widzewa byś został. Serce jest za Widzewem i to w ogóle tam nie ulega żadnych dwóch zdań, natomiast no będzie ciężko, tak, no będzie ciężko, ile to by był mecz na Widzewie, myślę, że bym przełożył 60-40 na Widzew, naprawdę, bo myślę, że to mogłoby być taki mecz, no tam większe szanse, jednak tak mi się wydaje, że chyba będzie miała Legia, ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym tutaj być złym prorokiem. Wierzę w to, wierzę, że ci chłopcy, którzy pojadą, dadzą maksimum swoich możliwości i wywiozą stamtąd dobry rezultat. Dobry, tak jak powiedziałeś, punkt fajny, bardzo dobry, 3 punkty i tego się trzymajmy. No. No właśnie, powiedz mi jeszcze, Piotrek, jeszcze jedną rzecz. Czy nie masz takiego wrażenia, że tak jak wy żeście wtedy grali 97-98 rok, to był ten sezon, kiedy ty żeś strzelił tą bramkę, jak żeście grali w dziesiątkę, potem wiadomo, przyszły gorsze czasy, że teraz to oczekiwanie do tego meczu jest na porównywalnym poziomie właśnie do tych lat 96, 97, 98, bo my już chyba znamy swoją jakość, tak? Jako kibice, jako piłkarze chyba znamy swoją jakość i chyba wiemy, że z tą Legią, która zawsze była dla nas nieosiągalna, gdzie tam żeśmy jakieś tam wyniki fajne mogliśmy robić, bo jakieś tam były remisy pojedyncze i tak dalej, ale jednak żeśmy wtedy, no, byliśmy na dwóch różnych biegunach, no teraz jednak jesteśmy zespołem, który rywalizuje w tabeli mniej więcej o to samo miejsce, że teraz ta presja robi się coraz większa pomalutku. Z każdym dniem, no dzisiaj jest wtorek, ale z każdym dniem zacznie się robić coraz większa, bo możemy naprawdę historyczny wynik zrobić. Wiesz co, ja powiem to w ten sposób, no ta presja to jest Widzewi od zawsze, bez względu na to, z kim grasz, tak, bo tutaj się skupiamy tylko na meczu Legii, myślę, że, bo to jest najbliższy mecz, natomiast no ta presja to będzie istniała zawsze, czy to będziesz grał tak jak tydzień temu, czy tam kilka dni temu ze Śląskiem Wrocław, również była presja, teraz jedziesz do zespołu, który jest po prostu lepszy, jest lepszy,
na wyższej i wyższej pozycji, czyli ten mecz będzie zgoła odmienny, on będzie inaczej toczony, w innych warunkach, inne boisko, inne warunki zewnętrzne, inne warunki wewnętrzne. Owszem, tak jak mówimy sobie wszyscy, że Widzew już doszedł do takiego pułapu, że jest w stanie porywalizować ze wszystkimi. Mało to. Widzew traci mało goli, co też jest na pewno dużym, dużym plusem. Natomiast mówię, ta dyspozycja dnia któregoś zawodnika, czy też całego zespołu, bo może być tak, że cały zespół zagra na miarę swoich możliwości i będzie to dobrze, a może być tak, że któryś będzie ponad, czyli jeden będzie ponad wybitny, tak jak sobie tutaj mówimy, no nie wiem, czy to Jordi, czy też ewentualnie, nie wiem, stały fragment gry ktoś. No bo tutaj różne zawsze będziemy sobie scenariusze do tego dodawali. Bez wątpienia Widzew jedzie tam i nie jest na straconej pozycji. To nie jest tak, że gra zespół pierwszy z 16, tylko to jest wyrównana stawka, która rywalizuje na dzień dzisiejszy o europejskie puchary. Wiadomo, że tutaj wszyscy mówią, że jak Widzew skończy na 8 miejscu, będzie dobrze, no ale nie oszukujmy się, patrząc na tabelę i teraz miałbym powiedzieć, że skończę na 8 miejscu, wolałbym powiedzieć, że chcę. I to trzeba mówić, że chce walczyć o europejskie puchary, a nie zdobyć 8 miejsce. Brawo, tak, brawo. No. Brawo, brawo. Od razu widać widzewski charakter. Tutaj Piotr Szarpak tutaj nam wygłosił mowę, którą tylko on mógł wygłosić i ludzie z tamtych lat. Też się zgadzam z tym. Sky is the limit. Jeżeli jest szansa, to trzeba się bić o nią do ostatnich sił i tego się trzymajmy. No to może na koniec zabawmy się w takiego jakiegoś mini typera, postrzelajmy sobie, jaki wynik na tablicy po 90 minucie zobaczymy w piątkowy wieczór. Pan piłkarz Piotr Szarpak pierwszy. Beze mnie, ja się nie bawię w takie rzeczy, powaga, ja się nie bawię. Powiedziałem, dobrze było, żeby przede wszystkim był fajny mecz, i jak to będzie jeszcze przywiezione, jakieś punkciki będą z Warszawy, będzie super. Nie bawię się, w totolotka nie gram. Nie gram też w zakładach bukmacherskich. Także jak któryś z was mi coś podsunie, to mogę ewentualnie pomyśleć. No, no słuchaj, no taki nowy szarpaczek, tak jak powiedziałeś, taki nowy szarpaczek, taki pawłowski właśnie, gdzieś z jakiegoś 20 metra, jakby pociągnął z dużego palca po widłach, no nie mam nic przeciwko. No, w końcu... no myślę, że tak, chociaż powiem ci, że biorąc pod uwagę to, jak w meczu z Śląskiem Wrocław tych strzałów było bardzo mało, może dlatego, że te armaty były przygotowane na Legię Warszawa, bo było tych strzałów naprawdę niedużo. Może rzeczywiście to było przygotowanie, że jak pojedziemy tam, to będzie ostra strzelanina i oby tak było. Tak, tak, oby tak było, tego się trzymajmy. Dobra, będziemy kończyć. W takim razie, chyba że Błażej, jeszcze chcesz strzelić swój wynik? Znaczy, dla mnie wynik jest 1-1 po bramce w Legii w ostatnich minutach. No. Ja jeszcze mam pytanie jedno do Piotrka. Co by wolał? Czy piękniutkie, czyściutkie, celniutkie uderzenie Piotrosia Szarpaczka, czy jednak ikona teraz, no bo to już minęło ładne, no zaraz będzie 30 lat, no jest 2023 rok, więc minęło już tych lat parę od tego uderzenia. Czy jednak, Piotrek, wolisz siebie z meczami z Legii, czy jednak chciałbyś jakiegoś młodego zawodnika, znaczy no może nie młodego, ale grającego obecnie w Widzewie zawodnika, który by taką ikoną się stał tych meczów z Legią po prostu. No. Wiesz co, dla mnie to, tak jak powiedziałem, to, że akurat udało mi się strzelić te gole, to jest przypadek, no bo w piłce nożnej jest wiele przypadków, tak jak mówimy, Marek Koniarek strzelił 100 goli, a z no, Legią... ale umówmy się, pan Piotr Szarpak, pan piłkarz, został ikoną tych meczów z Legią. No. Jednak słuchaj, wszystko te momenty, no to jednak są cały czas do zapamiętania, tak? Młodzi ludzie, którzy nie pamiętają tamtych czasów, pamiętają Piotra Szarpaka, który strzelił bramkę z Legią. Słuchaj, niech to będzie dowolny zawodnik, tylko żeby miał tą powtarzalność, że jak teraz w Warszawie to będzie raz, później jeżeli będzie kolejny sezon, to niech rozpoczyna za każdym razem i niech w tym Widzewie za każdym razem, żeby to było tak, że jak Szarpak strzelił 2 gole, to niech teraz będzie ktoś, kto będzie strzelał systematycznie w każdej rundzie i to, żeby to były gole wygrane, bo to jest też ważne, tak? Także niech to będzie dowolny zawodnik, niech sobie wylosują z kapelusza i niech to będzie dowolny zawodnik. Tak jest, zgadzam się, a na koniec może powiem, że Piotr Szarpak był i będzie ikoną swoich czasów,
teraz piszmy nową historię, pamiętając o tej, która była wspaniałej, bo Piotrek, no niestety, no, czy ci się podoba, czy nie, zapisałeś się złotymi zgłoskami w historii naszego kochanego klubu. Pomimo tych kłopotów, które mieliśmy technicznych, dziękuję ci bardzo z całego serca, że dzisiaj tutaj byłeś naszym gościem, że poświęciłeś nam czas. Mam nadzieję, że nie był to czas zmarnowany, że też go spędziłeś w miarę okej. Zapraszamy cię oczywiście ponownie, już masz Twittera obcykanego, także pewno się odezwę do ciebie za jakiś czas, może za parę miesięcy, może na koniec sezonu zobaczymy, jak nam się uda, czy te puchary będą, czy nie. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. No ja dziękuję za zaproszenie i naprawdę było miło. Dobrze, że troszeczkę poprawiłem się nie tylko z techniką w piłce nożnej, ale również z elektroniką, także idę do przodu, brnę, także jest dobrze, jest dobrze. Jesteś rozwojowy. Tak, jestem rozwojowy. Pięć dych na karku i ruszamy do przodu, także jest dobrze. Tak jest, było top. Słuchajcie, kochani, to był Widzew Red Room 35 przed klasykiem, przed derbami Polski, jak wielu mówi, czyli Legia Warszawa, Widzew Łódź.